Cześć! Witamy Cię w podcaście Świat według trzech. Zapraszamy Cię na przegląd informacji i podróż po tematach, które nas zaciekawiły, a na pewno poszerzą też Twoje horyzonty. Jak pytasz świadka Jechowy, to przeżyje Armageddon. Tylko świadkowie jechowy. No wszyscy ci tak powiedzą. To było poczucie winy, wewnętrzne niedowartościowanie. To się, to jest echo, jakie niesie ze sobą bycie w sekcie. A wykluczenie to już jest coś takiego, że policja przyjeżdża, zgarnia cię z domu, wsadza cię do pierdła i nikt do ciebie nie może przejść. Świadkowie jechowy mają zabronione słuchanie jakichkolwiek innych źródeł, które mówią na temat ich wiary. Świadkowie Jehowy nie uważają Jezusa jako istotę boską. Ja muszę w końcu dostać taką karę w swoim życiu, od Boga dostać wybaczenie. Bo wiecie, jak nie dostajesz kary. My jesteśmy najgorszym przykładem, bo my sami odeszliśmy i głośno mówimy o tym, że ta organizacja jest bardzo złą organizacją. Jesteśmy nazywani odstępcami. Witamy wszystkich serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry, mam na imię Marcin. Od jakiegoś czasu obserwując tutaj Państwa zachowanie, doszedłem do wniosku, że możecie nie mieć sensu w życiu, czy chcielibyście się dowiedzieć, co na ten temat mówi Biblia. Dzień Albo to Biblia. czasopismo. Dzień dobry. Czy zastanawiał się pan, dlaczego na świecie jest tyle cierpień? W tej publikacji dostanie Pan odpowiedź na te i inne pytania. Proszę, to egzemplarz do pana. W wielu wiadomościach, które do nas wysyłacie, mówicie, że brakuje wam, prywaty. Od dzisiaj rozkładamy siebie na części pierwszej i opowiemy wam o naszej przeszłości. Zbieraliśmy się do tego tematu i była niejednokrotnie burza mózgów. Od czego zacząć, żeby to przedstawić w jakiś w miarę sensowny sposób? Czy w ogóle zacząć? Je Jak? Jeżeli kiedyś o 10 rano w sobotę byliście skacowani i ktoś się dobijał do drzwi i myślicie, znowu ci chodzący po domach, to moglibyśmy być my. Mogliśmy być my. <laughs> moglibyśmy, moglibyśmy. Moglibyśmy, no. Byku chyba najwięcej z nas wychodził. No, ja swoje tam wydeptałem. Ja już, wiesz, z, z mamusią się. E, znaczy, ja też, byłem ale tu, tym za... turbo. tym turbo Szarpaczem. Takim, turbo szarpaczem Marcin kramek, lubił albo... zabawić się dzwonkiem. No, to tyle z tego poważnego podejścia do tematu. A na poważnie co? Dzisiaj? I no. dlaczego warto słuchać? Bo, a, poczekaj, bo ja teraz powiem, spokojnie, to będzie mak 4 godziny. Pierwszy odcinek. Pierwszy Postaramy odcinek. się zmieścić w czasie jak zawsze. Postaramy się zmieścić w czasie. Uważam, że to będzie pewnie najciekawszy odcinek, bo będzie o nas i niewiele, w sensie niewiele. no Statystycznie niewiele osób na świecie może opowiedzieć tę historię, a my ją wam opowiemy, i to naraz dostaniecie trzy różne dania. Marcin z innych kuchni. Tak. Znaczy, kuchni. To jest z jednej strony, ja jako tym myślę. Smutne, bo wiecie, jak to jest. Jak ktoś przez pewny długi okres życia jest to 100% Twojego życia, no to tym się dzielisz. No, nie wiem, jestem fotografem, teraz skupiam się na tym. To no, mój Instagram jest taki, taki. Ktoś zajmuje się dietetyką, jego wszystko. My spędziliśmy 20 lat, plus, po, minus. plus minus, plus minus, będąc no, 20. Czy nie licząc... 20, 30 nawet 24 lat. lata? W grupie wysokiej... Jak 20, jak 20? No ja miałem 28, jak, no. jak smitowałem. A 3 a, no, lata, no, jak dobra, zacząłem... No, dobra, no to spędziliśmy tak. Spędziliśmy większość swojego życia i życie młode, będąc w grupie wysokiej kontroli zwanej tudzież. Więc Sektą... ci, którzy będą mieli, znaczy mieli wcześniej do nas za złe, że pieprzymy na tematy, na których się nie znamy, bo opowiadamy jakieś farmazony i nie wiemy nic na temat co, czegoś tam nie wiedzieliśmy. Energii kto, atomowej kto może tak czegoś mówi? my nie wiedzieliśmy. Hejterzy. Nie byliśmy tymi... E... A, od dzisiaj możecie zacząć nas słuchać jako specjalistów. Niestety tak. Niestety. E, Czarek użył słowa <laughs> grupa wysokiej kontroli. Dla porządku dyskusji będziemy używać słowa sekta. I teraz. Yy... Świadków Jehowy. Sekta, tak, se sekta Świadków Jehowy. Tak, sekta Świadków bo o tym mowa, ale to widzicie już w tytule, dlatego, dlatego nie mówiliśmy. I teraz taki mały disclaimer, bo yy, mimo że świadkowie Jehowy mają zabronione słuchanie jakichkolwiek innych źródeł, które mówią na temat ich wiary, to wiemy z doświadczenia, że mnóstwo świadków Jehowy słucha takich rzeczy gdzieś tam na YouTubie, gdziekolwiek się pojawiają, bo ta ciekawość spojrzenia za kurtynkę, co się tam dzieje, o czym oni kłamią, bo świadkowie... Żeby wam przedstawić sytuację, jeżeli wy, wyrzucają, 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 wyrzucają cię z sekty świadków Jehowy, to ty czujesz, że coś straciłeś, ludzie się tam do ciebie nie odzywają, będziemy o tym gadać, ale jeszcze jakoś o tobie dobrze myślą. My jesteśmy najgorszym przykładem, bo my sami odeszliśmy i głośno mówimy o tym, że ta organizacja jest bardzo złą organizacją. Jesteśmy nazywani odstępcami, co według literatury Świadków Jehowy pierwszym odstępcą był szatan, później Judasz, no a później my. Tak, ludzie, którzy odchodzą i mówią, że odchodzą, bo tam się dużo rzeczy nie zgadza. I dla Świadków Jehowy, który, którzy teraz tego słuchacie, a wiem, że tacy są, i pod każdym filmem o świadkach jakiś się wypowiada. Mm -hmm. Jeżeli uważacie w pewnym momencie, że coś czego nie powiedzieliśmy, coś co powiedzieliśmy jest kłamstwem lub nieprawdą, mimo tego co mówi ciało kierownicze, że nawet sprawdzanie Czyli pewnych przywódcy świadków, przywódcy świadków, sprawdzanie pewnych informacji w zewnętrznych źródłach jest grzechem i może zrujnować twoją wiarę, jeżeli w pewnym momencie słuchacie tego i pomyślicie, że co wygadacie albo to jest nieprawda. Najprostszy sposób to sprawdzić to. Zajmie Wam to 5 sekund. Jeżeli jedno zdanie zrujnuje Waszą wiarę, to znaczy, że ta wiara nie jest zbyt silna, a jeżeli yy, sprawdzicie i, yy, i utwierdzicie się, że kłamiemy albo nie mówimy prawdy, to tylko Wasza wiara yy, się wzmocni, tak? Jakby y, teraz dla nieświadków Jechowy, świadkowie Jechowy są wychowywani w takiej Korei Północnej pod względem informacyjnym. Mentalnym tak? przede wszystkim. Mentalnym. No wszystko, według świadków Jechowy, organizacja, wszystko, wszystkie negatywne informacje, które mówią media. Który, którzy mówią osoby, które kiedyś były świadkami Jehowy, są kłamstwem i oszczerstwem. I tam nie ma, że jest jakakolwiek dopuszczalna krytyka. Wszystko jest atakiem na nich. Tak samo jak atakiem na Rosję jest wszystko, co mówi Zachód. To jest dokładnie ten sam Dyskredytacja schemat. opozycji, totalna dyskredytacja. Czyli że, no, także, drogi świadku Jehowy, jeżeli tego słuchasz, to pozostań. Jeżeli z czym się nie zgadzasz, to możesz napisać, ale przede wszystkim sprawdź, bo jeżeli... Mówisz, że coś jest kłamstwem, ale nie sprawdzisz tego, to oszukujesz tylko samego siebie, bo możesz wszystkim mówić do oka, co chcesz. Ale jeżeli przed sobą wiesz, że to, co mówimy, jest kłamstwem, a tego nie sprawdzisz, i wiesz, że jest kłamstwem, bo wiesz, że tak jest, chociaż nie masz żadnych na to dowodów, to nie wyświadczasz sobie żadnej przysługi. No i też nie spodziewajcie się, może. O, ja mówię tu za siebie. Jakiejś takiej teologicznej historii, właśnie prawdy, kłamstwa, wyty wytykanie błędów. Bardziej historię z naszych moich oczu, no nie? to co ja przeżyłem i jak ja na to patrzę. Więc nawet jeśli padnie jakieś kłamstwo. Hmm, to mm, zamierzasz kłamać? Nie, nie o to chodzi, bo to będzie kłamstwo w moich oczach. Ja nie będę nie zamierzam kłamać, ale może ktoś mi powiedzieć, a tak, a, tak nie zgadza się to z Pismem Świętym. Ale to były moje odczucia. E, Okej, okay, człowieka, który w tam w, miał nie wiem, 15, 12, 25 lat i tak, tak, to traktował, taki był przekaz tego, nie, bo tak często też padają takie później hasła, A, że wcale tak nie jest, trafiłeś no, ale... na złych ludzi czy coś nie, tam, nie, nie. ale okazuje to będziemy się... pilnować, tak, żeby, tak. żeby tłumaczyć w czasie rzeczywistym co jest bo i nie używać takiego typowego żargonu bo sekty też charakteryzują się pewnymi zwrotami słowami które są wewnętrzne i podejrzewam że niektórzy z was nie będą rozumieć yy, niektórych słów ale to wynika z tego że jest to gdzieś nabyte na yy, w będziemy, czasie będziemy tłumaczyć tak jak już pierwsze słówko do słownika odstępca, to ktoś, kto odszedł i... Apostata, czyli apostata, apostazja. Tak, mówi złe rzeczy. Odejście. Ciało kierownicze to jest ośmiu... Znaczy teraz to nawet nie wiem ilu, ale było chyba ośmiu czy dziesięciu kolesi z Ameryki. Jednego wywalili. Jednego wywalili, ale dwóch przyszło, żeby ten... To jest ciało kierownicze, bo świadkowie Jehowy mówią, używają na swojej stronie takiego... Jest tam pytanie, w najczęściej zadawanych pytaniach. Możecie wejść na odbuorg, chociaż nie polecam, ale jak ktoś chce, to zapraszam. Jest pytanie, czy świadkowie, Jehowy, czy świadkowie Jehowy są sektą, i ich odpowiedź na, odpowiedź na, na to pytanie brzmi tak. Czym jest sektą? A, bo po pierwsze, to jest tak. Nie, świadkowie Jehowy nie są sektą. Jesteśmy chrześcijanami, którzy starają się naśladować przykład dany przez Jezusa Chrystusa i żyć zgodnie z jego nau nauką. I już tutaj wchodzę, ja, bo jeżeli ktoś jest chrześcijaninem, to wierzy, że Jezus jest Bogiem. Świadkowie Jehowy nie uważają Jezusa jako istotę boską. No tak. Czym jest sekta? Różni ludzie mają na, temat, na ten temat różne wyobrażenia. Przyjrzyjmy się dwom najbardziej popularnym i zastanowimy się, dlaczego nie mogą się do nas odnosić. I tu już jest pierwsza manipulacja, że to są dwa najpopularniejsze i że to są uczciwie podane definicje, ale zaraz to, zaraz to udowodnimy. Pierwsze, zdaniem niektórych sekta to nowy lud lub odstępczy ruch religijny. Już widzicie to słowo odstępczy, to już jest te granie, bo odstępca to największy wróg. Świadkowie Jehowy nie wynaleźli nowej religii. Przeciwnie, jeśli chodzi o sposób uwielbienia Boga, trzymamy się wzoru pozostawionego przez pierwszych chrześcijan, których postępowanie i nauki zostały opisane w Biblii. Uważamy, że w sprawie oddawania czci Bogu autorytetem powinno być właśnie Pismo Święte. Oczywiście jest to półprawda, bo Pismo Święte pismem świętym, ale wytyczne strażnicy i tych ośmiu kolesi są, są numerem jeden, tak jak w każdej religii. Czekaj Czarek, jeszcze tylko dokończę. Mm. I drugie. Zdaniem niektórych sekta to niebezpieczne ugrupowanie skupione wokół jakiegoś przywódcy. Świadkowie Jehowy nie uznają żadnego człowieka za swojego przywódcę. Trzymamy się raczej reguły ustalonej przez Józefa, jeden jest wasz wódz Chrystus. Co oczywiście też jest kłamstwem, bo jest ośmiu kolesi, którzy zarządzają tym wszystkim. I jak za naszego młodu nie wiedzieliśmy, jak słyszeliście ciało kierownicze, co, co myśleliście? To była taka. To, no guru, to guru góru takie ogólnie, ludzie, którzy mają przekaz od Boga i dają Ale nam informacje. Ale nie, nie widziałeś ich z, z, z imienia, z nazwiska, nie, nie wiecie, wiedziałem kto to je, jest. Sorry, że tak jeszcze trochę zrobię mały krok wstecz. Dawaj. Dobra? Mały, zanim się rozpędzimy w tym klimacie, tak sobie pomyślałem, jak was słuchałem, żebyście krótko mogli powiedzieć, o, o z krótką, taką streszczoną do trzech zdań historię Wy świadkowie Chowy w waszym życiu. Jak to wygląda? Żeby każdy miał mniej więcej obraz, jak. jak bo znaczy, powiedzmy. ja byłem wychowywany. No, no, od od to, dzieciaka co znaczy, nie pamiętam. Nie pamiętam czasu, kiedy nie byłem świadkiem jechowy, czy tam rodzice nie, nie byli świadkami jechowy. Bardzo, bardzo przez mgłę to chyba miałem Masz teraz lat. ile lat? Yy, teraz będę miał 40. Okej, okay, a skończyłeś być? 2017 rok, zdałem sobie sprawę, że nie jest to coś prawdziwego i ich nauki są fałszywe, natomiast oficjalnie wypisałem się, czyli wysłałem list do ludzi, którzy niby zarządzają tym, już się nie będę w szczegóły wdrażał, w 2018 roku w lipcu. Czyli oficjalnie zostałem niby ogłoszony i wyautowany. wyautowany. Co Wojtek? Ja byłem wychowywany od, od dziecka. Ja I... pamiętam, Wojtek, przepraszam, jak jeszcze Ciebie na świecie nie było i Twoja mama była. I już wiecie, skąd znam czarka. Wychowywany byłem od dziecka i też w 2017 się, wyaut... w 2017 się, się wyautowałem. No to u mnie także, ja nie od dziecka, moi rodzice byli katolikami, potem mama została świadkiem. No ale ile miałeś lat? I miałem trzy lata no, jak. To. Ale no, w, w takiej kwestii, że no i ja mam jeszcze. Miały, no, miałem ten chrzest kościelny A, to nie. jako dziecko i potem jako już tak zwany dojrzały, dorosły. Jedenastolatek. Mężczyzna, który wie, który, co chce w życiu robić, czternastolatek. Podjąłem decyzję, bo tak to u świadków też jest. Tylko e, krótko, że to trzeba niby samemu, no ale jakoś tak dziwnie, mając teraz 30 lat, często nie wiem, jaką decyzję podjąć, mając 14, e, więc tak, podjąłem tą decyzję, a potem właśnie 2,18, chyba 2,17, już też nie pamiętam dokładnie, mając 28-7 lat. Zdecydowałem, że nie chcę być, ale zdecydowałem z perspektywy, na początku dam tylko, powiem też to, żebyście wiedzieli, nie, że uważałem to za organizację złą i sekciarską, tylko dlatego, że uważam, że ja nie pasuję, że ja jestem za słaby. Tak, żeby... i Marcin, Marcin się różni od nas, bo Marcin z innych powodów. Tak, bo Ciebie i... <laughs> trochę wykopali. Znaczy nie, nie, Czy tam sam, nie, ja sam, sam na sam siebie chciałem... doniosłeś tak. i wiedziałeś o Ważna konsekwencjach? Rzecz. Ważna rzecz. Marcin, ja rozumiem to, co ty mówisz, bo to było poczucie winy. Wewnętrzne nie, tak, niedowartościowanie. Tak, tak. To, się, to jest echo, jakie niesie ze sobą bycie w sekcie. Przede wszystkim manipulacja emocjami i bardzo mocna zależność przynależnościowa do grupy że jeżeli zrobisz to, to i to, no to podziękujemy ci i, i, i wtedy ciebie nie ma. I dużo ludzi żyje w takim głębokim poczuciu winy, że jak nie będzie sobie się w tym udzielać i robić coś, no to po prostu czuje się jak gnój na roli. Więc yy, to, był, to był efekt. Mhm. To nie był efekt odejścia, Twój efekt odejścia nie był efektem poglądowym, nie, tylko, nie, we, wewnętrznym tylko wewnętrznego poczuciem. E, poczucia. Tak dokładnie mówiąc, idąc, Nie nadaje się. Wchodząc do tego tematu sekt. Tylko takim małym wrzutem, tak jak w toksycznym związku ty nie widzisz, że to druga osoba jest toksyczna, tylko ty myślisz, że jesteś za słaby żeby w tym związku funkcjonować, więc żyjesz w poczuciu winy i mówisz, że tej osoby sorry, nie nadaje się, jesteś za fajny. Tak, eee... każda, każda religia działa na tej samej zasadzie sekta, jest po prostu ekstremum, ale każda religia działa na zasadzie, poczuciu, na zasadzie poczucia winy. Czyli ja jestem człowiekiem, jestem grzesny, ale pójdę, zrobię, nie wiem, wyspowiadam się, czy zrobię cokolwiek co religia mówi, i wtedy będę zbawiony, wtedy będę oczyszczony, tylko u świadków. To jest wszystko. Różnica między sektą a religią jest, będziemy o tym rozmawiać, ale w tym temacie poczucia winy w sekcie to jest po prostu motor napędowy, bo ty jesteś tak bombardowany, tym, jaki jesteś zły, jak mało robisz, bo zawsze ktoś może robić więcej. Zawsze jeżeli chciał, jeżeli chcesz, żeby był, był zadowolony, to możesz głosić, czyli chodzić po domach, tak? Możesz głosić więcej, bo ty masz, się. Mhm. ty masz 30 lat i, i głosisz, nie wiem, 10 godzin w tygodniu, a czytasz w czasopismach Świadków Wielowych, że jest jakaś siostra, bo tam są siostry i bracia, tak? Siostra w Afryce robi... Nie ma nogi... Żyje za 2 dolary i głosi 60 godzin. I siedzisz sobie w Polsce, czy nie wiem, w jakimś zachodnim kraju, przyjechałeś z samochodem, 15 minut ci to zajęło. Siedzisz sobie w ciepłym i słyszysz, że ty tylko robisz 10 godzin, a jakaś siostra czy brat, którzy robią, są, żyją w tragicznych warunkach, robią trzy razy tyle, to każdy człowiek tak samo się czuję. Czujesz się źle, bo mógłbyś robić więcej i ty jesteś ten zły, bo, bo ty nie masz tej motywacji, bo ty nie możesz się zmusić i tak dalej. I Świadkowie Chowy tam jest strasznie duży poziom depresji, no bo nigdy nie będziesz wystarczająco, tak, takie było powiedzenie, nigdy nie będziesz wystarczająco szybki, nigdy nie będziesz skakał wystarczająco wysoko, bo zawsze, jeżeli nieważne jak się we wespniesz na swoje wyżyny, zawsze możesz robić więcej. to jest mhm. piękny po prostu, nie przywołując Boga, ale szatański program manipulacji. Bo to jest nie do, nie do zrealizowania. Yy, bardzo... Kurczę, mam lawinę myśli taką, że, że co chwila mi coś ucieka. To zapisuj. No będę, będę chyba yy, zapisywał A sobie. ja powiem yy, na razie, chcielibyśmy wam to opowiedzieć jak taką historię, wiecie, bo poświęciliśmy na to 20 lat. Bo byłoby, to byłoby takie, wiecie, jak ktoś poświęca 20 lat ze swojego życia... To jest taka inspirująca historia, e, jako coś fantastycznego. Załóżmy, jakbyśmy 20 lat malowali obrazy. Wyobraźcie sobie, co dzisiaj moglibyśmy Wam opowiedzieć, jakie to byłoby coś, kurde. Fa Piękne przeżycie. No, jednak tutaj nie wiem, czy będziemy inspiracją do tego, że. Będziemy do krytycznego znaczy, myślenia. Do krytycznego myślenia. Tak, przede jest, wszystkim. Chyba to jest ja, najważniejsze, też, tak się o tym zastanawiałem, co chcemy tu przekazać. A żeby uschematyzować, no to e, chyba chcesz czy, 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 czy się. Przypomniało, z, czy się, przypomniało sobie, no? mi się to, co Wojtek powiedział, żeby się wysilać i tak dalej. Wiąże się to z tym, że jest to w jakiś sposób. Podprogowo uzależnione, to co świadkowie przekazują w tym przekazie, no przekazują przekazie, że zbawienie wynika z uczynków, czyli żeby zapracowywać hmm. sobie na nagrodę jakąś. Jest to sprzeczne z tym, co uczy Biblia, ponieważ zbawienie nie zależy od uczynków, tylko zależy od wiary. I ludzie, którzy wprowadzają się w tą, w tą agonię tego, że muszę się wysilać, to będę żyć w raju, bo świadkowie Jehowy wierzą, że przyjdzie przyjdzie raj, że świat zostanie zniszczony, ale to potem będziemy o tym mówić i że ja, żeby muszę sobie zapracować swoim życiem, czyli uczynkowość, a z uczynków nikt nie jest zbawiony, ktoś, kto czyta Biblię i się zna, to jest tam wyraźnie napisane, więc nie ma, nie ma to się nijak, więc ludzie, którzy mają te poczucie winy, jest to spowodowane przez ten program który istnieje u świadków, te, takie wdrażanie, że wysilaj się, rób to, rób tamto, masz misję, y, przychodź na zebrania, głoszenie, y, zamknięta, zamknięta grupa, spotykaj się z braćmi, wspieraj ich, i tak dalej, i tak dalej. Cała ta lawina ludzi przytłacza i czują się niedowartościowani, tak jak Marcin powiedział i to jest takie właśnie echo tego, że... I to jest mega częste, to jest po prostu... Nie daję rady, ale muszę, muszę chociaż jeszcze trochę, jeszcze trochę, ale jak zapytasz świadku jechowy, który słuchasz i dotrwałeś do tego momentu, powiedz mi, czy ty jesteś zbawiony? Ja, ja jestem bardzo ciekawy, jak ty mi odpowiesz na to pytanie, czy ty jesteś zbawiony? Co mogę, cię czeka po śmierci? Mogę zagrać świadka. Zagraj. No wiesz, nie wiem. No, no jak, to, od nie czego to nie zależeć? No osądzać. wiesz, nimi staram się jak mogę, o, i tu już tak. jest błąd. No. Bo a, a propos tej Biblii, bo tu nie chodzi, nie będziemy za, tutaj wykładów biblijnych, i, bo mamy każdy ma inne podejście i tak dalej, ale nawet przyjmując, że Biblia to jest książka, do której każdy ma dostęp, możemy. Scharakteryzować tak, jak to przed chwilą zrobił Czarek, jaka jest jej treść, i to jest sprawdzalne. Abstrahując od tego, kto w co wierzy, ale w mhm. Biblii jest napisane, że nie może być zbawiony z uczynków, bo nie na tym polega cała historia zbawienia no, Nie ma takiej no, w, opcji. No to tak. po co Jezus umarł w takim razie? No, bo jeżeli do, dokładnie. odkupił kupił grzechy, dokładnie. No to, to co ja mam robić? Do, dokładnie, nie ma to sensu. Tylko Biblia pewnie będzie się przewijała, to nakreślę dla większości osób, bo większość nie jest świadkami ani nie była. Biblia jest numerem jeden. Świadkowie Jehowy, gdy, gdy spytacie, co jest najważniejsze, to jest kierowanie się Biblią w życiu. I jest też taki pogląd, nawet wśród ludzi, którzy w ogóle nie mają nic ze świadkami, jest taki stereotyp, że świadkowie Jehowy znają Biblię na pamięć, no, wiesz, każdy werset i tak dalej, i oni znają Biblię, tylko nie Biblię taką, jaką zna każda inna religia, tylko oni mają Własną interpretację. Mają swoje, swoje tłumaczenie Biblii, nazywa się Biblia w przekładzie Nowego Świata i na pierwszy rzut oka oni pójdą, przyjdą do was do drzwi, pokażą wam werset, sprawdzicie w swojej i naprawdę no to brzmi podobnie albo tak samo, e, tylko jeżeli byście wzięli ją jako książkę, na przykład przeczytali Nowy Testament od A do Z, a przeczytali se Nowy Testament w jakiejś, jak, jakiejkolwiek, nie wiem, Gdańskiej, Tysiąclecia, Nowego Przymierza, cokolwiek, to są dwie różne książki. I to jest ta manipulacja, na przykład, że My całe życie krążyliśmy wokół, nie wiem, 50 wersetów z Biblii? Tak, no, pewnie. zbudowane Plus, to jest, to jest na... Zbudowane zbudowane na, na... Na, na promilu tego, co jest w Biblii. Już nie mówię o połączonych wersetach z różnych części, no na przykład Świadkowie Jehowy wierzą, że będzie raj na ziemi, nie ma takiego wersetu w Biblii, ale oni połączyli dwa i, i sobie dorobili teologię. I jeszcze, z, żeby zdyskredytować ciało kierownicze, czyli liderów, i wypowiem się o nich w ten sposób, że oni nie są liderami. Oni nie mają, nie mają w ogóle żadnej, e, żadnego powiązania z Bogiem, bo e, w Strażnicy z 2017 roku, z lutego, strona 23 do 28 jest artykuł, 12 akapit. Ciało kierownicze. Nie jest natchnione przez Boga, ani nieomylne. Czyli jeżeli ktoś mówi o sobie, że nie jest natchniony przez Boga, nie jest nieomylny, czyli może się pomylić, to skąd ma te informacje? I teraz cała ideologia świadków i te informacje, które płyną w publikacjach, i cały ten program pochodzi z USA, bo to jest amerykańska religia założona w 1870 w roku, ale jest to wyjęte z kilku wersetów, gdzie był niewolnik, Wierny i rozrumny, czy roztropny. I yy, po, poja pojawiają się dwa czy trzy wersety, które są tylko i wyłącznie przykładem, ilustracją, tak jak następnym są się... W miejscu w Biblii, gdzie, gdzie werset, Pan Jezus mówi. Gdzie o... 10 wersetów przed i 10 po jest przykładami, i świadkowie nie biorą tego literalnie, a jedynym wersetem na to, że ktoś ma nimi rządzić, jest mm -hmm. jeden wyrwany z tak. tego całego wielkiego kawałka, gdzie są przykład, przykład, przykład. O, a ten to jest proroctwo, że ktoś miał być, później przykład. Jest, jest taki brak logiki. No i teraz Znowu... yy, I teraz panowie, sorry, wejdę w słowo. Pytę, I teraz pytanie, bo teraz opowiadacie tak o tym, jak ja tego słucham, tak jakbyśmy mówili do świadka Jechowy. No yy, Co nie? Tak, żebyśmy chcieli go przekonać, że jest w sekcie. Yy, my wiemy, znaczy ja o tym wiem. Znaczy, pytam się, Wiecie, bo tak, nie do końca mamy z, z tego względu, że to jest dość spory etap naszego życia. możemy tu ugrząznąć w każdej historii. No to wróćmy nie, nie, do naszego nie jestem, schematu. Nie jestem pewien, czy, czy chcemy przekonywać teraz świadków Jehowy, którzy będą tego słuchać, że są w sekcie. Nie przekonasz. Możliwe, że nie, bo każdy musi przekonać się sam do tego. To wróćmy Proszę do, do naszego schematu, bo mamy podzieloną no. tą dyskusję na jakiś taki schemat i na pewno będzie wiele dygresji, ale no nie da się zamknąć tego ani w dwóch, ani w czterech, ani w czterystu godzinach, bo sami ja przegadałem na ten temat setki godzin. I to mówię bez mrugnięcia okiem, setki godzin, bo to jest tak głęboki temat, ta manipulacja jest na mhm. wielu poziomach, ale będziemy wam się po prostu starać powiedzieć to, co jest według nas najciekawsze i może wam to coś nakreśli. To pierwszy podpunkt to jest schemat działania, tak? Organizacji Świadków Jehowy. No, i mamy pierwszy podpunkt pod tym, to czarek dawaj sobie. No to jest przede wszystkim kontrola życia. Kontrola wielu aspektów życia nie jest nie jest to aż tak, że, że jesteś, kurde, podpięty pod jakiś tam nadajnik i oni cię kontrolują. No prawie. Ale, ale, ale prawie to się Masz opiera UFO, bo 70 daj, bo... w, w twojej grupie, którzy cię doniosą, jak coś <noise> zrobić źle. Przede wszystkim to każdego z nas dotyczy, bo byliśmy wychowani w tym i wyrośliśmy, chodzi o towarzystwo, o dobieranie sobie odpowiedniego towarzystwa. Czyli drodzy słuchacze. Ja z mojej perspektywy, jak byłem dzieckiem i byłem w podstawówce, czy byłem potem w liceum i, i na studiach. No już się nie chwal. Yy, ale mówię o edukacji. Yy, miałem gdzieś w głowie coś takiego, że jestem, jestem taki yy inny, że jestem troszeczkę bardziej wyjątkowy, że ja nie należę do tych wszystkich, żeby się za bardzo z ludźmi nie integrować, żeby nie szukać towarzystwa wśród innych ludzi, ale szukać tylko towarzystwa wśród tutaj yy, świadków, regionalnych braci i sióstr, no bo, bo tak, ich dużo jest, to po, co, to po co więcej? Więc przede wszystkim towarzystwo. I myślę, że chłopaki się zgodzicie no to, ze mną. Wojtek, bo to jest w ogóle... No to... Tak, to no, możemy bo, tak bo, bo, bo tak, możemy mówić ogólnikami, no to ja wam powiem, drodzy słuchacze, jak wyglądała rzeczywistość. Miałem 6 lat. Wy jak mieliście 6 lat, to zastanawialiście się, co dostaniecie na święta, albo nie wiem, w co będziecie się to bawić, nie wiem, na, na podwórku, mhm. a dziecko... W sensie, Świadkowie Jehowy, największym strachem Świadków Jehowy i misją jest ogólnie przeżycie Armagedonu. I to jest... To, to, to jest... Koniec świata. Koniec, koniec świata, świata, tak. tak, no, tak. To, jest, to jest najważniejsze. Żyć tak, żeby przeżyć Armagedon. No i ogólnie to też jakby Świadkowie nie są w tej dziedzinie jakimś cudownym tworem, bo... Pokazuje ci, żebyś się nie rozpędził w Armagedonie. A, bo, bo, już bo, bo już lecisz, no? Ja już mam tak szerokie ja ręce. Tak, Dobra, będę, towarzystwo. Będę, będę trzymał tak. No ale nie, bo muszę to no. nakreślić. No, no niestety nie. to będzie tak wyglądało. No bo wiem, jakby. Wiem, wiem. No co mam powiedzieć? Że dałem książkę? Nie. No. Jeżeli jesteś od dziecka, i właśnie o to chodzi, bo chcę, chcę powiedzieć o tym, że świadkowie Jehowy. Większość jest w naszym wieku, była wychowywana tam, bo tam ludzie z zewnątrz wielu nie przychodzi. Tam w latach 60., 70., 80. w Polsce przyszło trochę ludzi, ale ogólnie ludzie są tam wychowywani, dlatego ta organizacja jakby funkcjonuje. Od dziecka jesteś bombardowany tym, że jak zrobisz coś źle. I sprawisz, że Jechowa będzie smutny, albo popełnisz jakiś grzech. To Jechowa prze... to imię Boga uświadamia. Tak, tak. To y, nie przeżyjesz Armagedonu. I żeby wam zaobrazować, jak to jest, jak to było mocno wtłaczane w nas, ja mając 6 lat, chodząc do zerówki, pewnego dnia mhm. przyniosłem 30 publikacji świadków Jechowy, książek. Mój zbiór opowieści mhm. biblijnych, to jest książka dla dzieci y, o różnych opowieściach biblijnych i tak dalej. Więc w wieku 6 lat Wojtek miał w głowie, że żeby przeżyć Armagedon, ja chcę ratować misję. Ja miałem misję. W wieku 6 lat. Przecież i teraz to jest, to jest kurna. Gdybyśmy nagrywali ten podcast za 200 lat, to może moglibyśmy zrobić jakiś taki przykładowy mózg świadka. I żebyście wy mogli się wczuć w to położenie, bo jakby, jak wy teraz słuchacie, jak sześć lat jakiej książki? To jest, to jest nienormalne, to jest patologia. W wieku 6 lat dzieck, dzie, dzieciaka jedynym problemem powinno być to, w co, nie wiem, w co się będzie bawił. Tak samo jak, nie wiem, ktoś jest wychowany w jakiejś rodzinie patologicznej i w wieku ośmiu lat dorasta, bo w wieku ośmiu lat musi nauczyć się robić obiad i robić pranie, bo matka jest pijana. Ja w wieku 6 lat zaniosłem 30 książek do swojej zerówki. Wielce dumny z tego byłem. Przeszedłem na następny dzień, i wszystkie dzieci oddały te książki. Wzięły to do domu dzień wcześniej, no a dzień później rodzice im kazali odnieść, nie? W wieku 6 lat. Jakoś jeszcze, towarzysko? No nie, jak nie no, jakby, no jakby masz poczucie, że chcesz jest w głowie takie Masz coś. poczucie, no. że ty fajny ziomek, ale on nie jest świadkiem. No właśnie, bo to jest dystans, ty... od razu dystansujesz Choć, chociaż się. Chociaż ja akurat swoje jakieś życie szkolne dobrze wspominam i, i nie miałem problemów, ale to też nie oznacza, że nie miałem jakichś wyrzutów sumienia, bo wiesz, chcesz tak. się dopasować, mhm. chcesz tak. mieć kolegów i ja ich miałem, ale z tyłu głowy może jak coś robiłem, to oni nawet nad tym nie myśleli, a ja już miałem takie poczucie grzechu, nie? Żeby się nie wydało, albo żeby Ktoś mnie nie przyłapał, teraz, nie, nie doniósł. No. Tak, i teraz jak wygląda kontrola w, w tym schemacie przez prezent mojego życia, towarzystwa? Wszyscy normalni ludzie, tak bym to nazwał normalni, czyli na przykład idą do szkoły i tam pójdziesz do, na takie zajęcia, na takie, pójdziesz do SKS-y, będziesz uczył się plastyki. U nas po pierwsze zawsze było, że jak najmniej takich zajęć dodatkowych bo e, najważniejsze jest zadanie tego, żeby e, być na spotkaniach, e, być na zebraniach. na zebraniach i tak dalej, by poświęcać część Bogu i to jest najważniejsze twoje zadanie dodatkowe w życiu, <laughs> więc nie masz takiego zwyczaju do tego, by zdobywać normalne towarzystwo. Druga rzecz, masz wszystkich już podanych na tacy w, na zebraniach, czyli na spotkaniach, gdzie za moich czasów, jak byłem dzieckiem, trzy razy w tygodniu się spotykaliśmy. Po dwie godziny. <laughs> po dwie godzinki. Więc wszyscy twoi koledzy automatycznie są ci podawani na tacy tam. I mówią, i mówią ci tak dokładnie, że wszyscy oni tam są lepsi. Bo oni słuchają się Biblii i zasad tych, o których ma Bóg, więc a wszyscy, którzy są poza, już nie są tak dobrzy i mogą źle na ciebie wpłynąć. Więc ja jako małe dziecko, nawet z tej perspektywy, myślałem, patrzyłem, nie dojrza na tych ludzi w szkole trochę z takiego, że ja jestem trochę lepszy, oni są trochę gorsi. Druga rzecz, nie umiałem, bo też nie potrzebowałem. Zadzierzgać przyjaźni z tymi ludźmi. Tak. Więc w, w 100% mieli nadem kontrolę nad, nad, nad temat mojego towarzystwa, bo to trwało do piątego, szóstego, siódmego roku życia, gdzie się buduje takie umiejętność e, budowania normalnych relacji, już do pracy. I też w, buduje się takie w, najdłuższe relacje zazwyczaj. Najdłuższe relacje zazwyczaj. A u nas trochę tak było, że okej, okay, mieliśmy fajne relacje. Tak jak najbardziej, z zarąbistych ziomków, uświadków, miałem super przyjaciół, wtedy tak na to patrzyłem, co prawda oni już, jak się dowiecie, wszyscy, większość z nich wypięła tyłki i już ich już nie ma w moim życiu. My zostaliśmy. Ale co też bardzo pokazuje, jak ta kontrola wygląda, Takiego normalnego, umiejętność normalnego zagadania na przykład do człowieka. Ja miałem problem z tym później, żeby na przykład w pracy jestem, wchodzę do nowego towarzystwa już jako nie człowiek. Jako nieświadek jechowy. Jako świadek Nie człowiek, no tak. Jako światus, żeby umówić się na przykład z rzymkami na piwo. Nie y... miałem takiego zwyczaju ja w sobie, że wiecie, że nie potrzebuję Bo zbudować... Bo jak były jakieś spotkania dla dzieci, to ty już byłeś z automatu zapraszany. Ta, ty już... byłeś zamknięty w tej w ta, puszeczce. Ta. Piękne i okej, okay, jak funkcjonujesz w tej pusteczce? dlaczego leżą. No żeby, właśnie, dlaczego, o, tak, osadźcie, dlaczego to jest tak zrobione? Y, y, że jak jesteś pięknie zamknięty w tej puszce, to ja się czułem cudownie. Ale w momencie, kiedy chcesz wystawić główkę i zobaczyć, co jest poza tą złotą klatką, to tam nie... i to jest najciekawsze, niby nie ma, ale nie że nie ma, tylko ty nie potrafisz się odnaleźć w tym. Musisz się no, na nowo uczyć. na nowo uczyć, czego tak. się uczą dzieci w podstawówce w piaskownicy. No, ja nie miałem tak. w sensie... Ja, sobie... ja, też, ja też nie miałem. Ja byłem taki, no, cokolwiek to znaczy, bardziej wyluzowany i w miarę jakieś tam normalne, do dzisiaj trwające, i jestem w ogóle z tego y, szczęśliwy, że do, do dzisiaj trwające relacje z dzieciństwa mam. Ale myślę, że większość świadków jest, ma raczej przykład byka, bo to nie jest. Bo to nie, bo to ludzie tak, niektórzy mogą myśleć, że to jest o tak przypadkowo wszystko się dzieje, ale to jest bardzo sprytny schemat, bo jeżeli wszystkie twoje znajomości są w obrębie jednej, jednego mm -hmm. zboru, jednej grupy ludzi, a gdy y, nagle dorastasz albo się dowiadujesz i chcesz, chcesz po prostu stamtąd odejść, u świadków Jechowy tracisz ich wszystkich, tak? W sensie masz absolutny. Ludzie, którzy tam zostają, mają absolutny zakaz rozmawiania z tobą. Jest taki ostracyzm stosowany. Nawet się nie witają, nie witają, nie mówię. Jeżeli masz rodzinę tam, wszystkich znajomych, często od dziecka, no ja miałem masę znajomych mhm. od dziecka, moja rodzina po części jest. Znaczy mamy wspólnych znajomych. Jest, jest dalej tam. W momencie, w którym odchodzisz. Tracisz wszystko. I to nie jest na zasadzie o dobra, może będziemy się rzadziej spotykać. Nie, to jest na zasadzie nie powiemy ci dzień dobry na ulicy. Okay. To ignorujemy jest, cię. Ignorujemy. Um, I to jest, e, słuchajcie, to, to jest, jest szantaż jeden emocjonalny. To jest szantaż tak? emocjonalny, to jest manipulacja. Ci ludzie może są, nie są świadomi. Wydaje mi się, że przez ten program w ich głowach, oni nie są świadomi <laughs> jaką krzywdę wyrządzają. Oni, ale, ale czekaj, no to już powiedzmy. Oni, oni, no nie, no wiesz dlaczego? Oni nie, nie myślą, że robią krzywdę. Co nie, oni robią. Nie o, właśnie myśli, to jest w przecież, imię ideologii. No właśnie, to trzeba wytłumaczyć. Yy, w, Sami, ukaszmy, teraz poczekaj, zamiast zanim, okay, ideologię. Przypomnij sobie, jak ty traktowałeś. A ja nie byłem. Ja No hipokrytek. Nie było. chodzi właśnie, mi o to, żeby ktoś to zrozumiał. Jak my ludzie, traktowaliśmy ludzi. Dla nas było jest, tak samo, oczywiście, ale by było nie, tak samo. Bo dla nas wszystko jest oczywiste. Wytłumacz osobie, która słucha, która nie była świadkiem, dlaczego ludzie którzy zostają w tej organizacji, rodziny, ojcowie, matki są w stanie nie rozmawiać ze swoim dzieckiem tylko dlatego, że przestało w coś wierzyć. Powiedz mi, jak ta osoba chcemy, myśli? Chcemy, ta osoba tylko, myśli, no dobra, ta osoba go. myśli, że stawiam Boga, wierność i przestrzeganie zasad ponad relacje rodzinne. Ale jeszcze Ponad emocje. Nie wiem o czym mówisz, ale to, co podoba. Mi Miłość. Przychodzi... Oni myślą, A, że robią no tak. to z miłości. Z miłości, właśnie, tak. ale chciałem powiedzieć o systemie kar. Że system KAR jest oparty, że my przyjmiemy cię. Je, e, przyjmiemy Cię z miłością, ale jak wrócisz do organizacji, jak wrócisz do Jehowy. Natomiast, jeżeli zmieniłeś poglądy, nie zmienisz swojego postępowania, e, nie zrobisz tego, nie zrobisz tego, to nie my będzie. Ciebie już nie kochamy. Mhm. E, Albo nawet kochamy, nie, ale nie po prostu kochamy miłością, to jest która takie, nie jest miłością. To jest takie miłość przez. No nie to definicji miłości, która tak. jest podana w Biblii. Wyobraź, Kompletnie. Wyobraźcie sobie, że jeżeli spotkacie świadka Jehowy, który ma dziecko i się dowiecie, że to dziecko odeszło, to świadek Jehowy Wam że z miłości do tego dziecka z nim nie rozmawia. To jest taka patologia. I wy, Czekamy, kiedy wróci. Ludzie, którzy to, tego słuchają i nie byli w takim czymś, oni nie wierzą, że takie zdanie pada, ale świadek Jehowy głęboko wierzy... Że okazuje miłość swojemu dziecku, mm -hmm. swojemu, nie wiem, bratu, żonie, mężowi, jakkolwiek ich relacje wyglądają, przyjacielowi, przez ignorowanie i nie rozmawianie z nimi. Oczywiście to się da wytłumaczyć, jakby ktoś teraz świadek, który ja teraz się włączę na takiego świadka, Jehowy, jak sobie ja to tłumaczyłem, mam powiem wtedy. To czy my wiemy. Typu, już pomijając tam tą relację, bo okej, okay, to było najważniejsze, że muszę być. Bóg nie ukaże, jak będę się odwierał swojej, tak, wierny Bogu. Ale też są te zdania, kiedy na przykład ktoś jest alkoholikiem no nie? I, i on postanawia żyć niewłaściwie i niebezpiecznie już w pewnym momencie na twoje, do Twojego życia. No nie? Jego zachowania są takie, że ty będziesz. Yy, Agresyjny, więc trzeba postawić mu granicę zachowania, widzieć, dobra, wypieprzaj z mojego domu. No Elo, nie będziesz tutaj. No i rodzice trochę w tym kierunku się kierują, czyli jego uważają, że dziecko, czyli że my podjęliśmy tak niebezpieczną decyzję dla nas, że muszą nas wyrzucić z naszego domu coś jak alkoholik, bo to jest jedyny sposób, by nam pokazać. Że. Jak błądzimy. jak błądzimy? Jak bardzo powinniśmy się zmienić, żeby poprawić swoje życie? No. Skąd to się bierze? Wiecie o tym, że świadkowie jeżdżą na spotkania, mają zebrania i tak dalej, gromadzą się. Mają też większe spotkania, zgromadzenia. I to, co Marcin mówił, było kiedyś przedstawione na jakimś spotkaniu, zgromadzeniu, na którym jeszcze byłem, i był tam film gdzie jakaś dziewczyna, czy chłopak, czy coś, tak, odeszli, no. tak, tak. odeszli od Świadków Jehowy. To była oczywiście scenka nagrana, że rodzice smutni, że rodzice zatworzeni, że ta dziewczyna z jakichś tam powodów odeszła. I ona dzwoniła do rodziców i ten telefon leżał na stole. Matka widziała, że dzwoni córka, ojciec widział, że dzwoni córka. Natomiast oni tak w tym filmie... Oni tak stali obok siebie, tak popatrzyli smutnie na siebie, przytulili się. Ale wiedzieli, I że... I komentarz, musieli... i komentarz taki, że my pozostaniemy wierni Jehowie. I teraz, poczekaj, wejdę ci w słowo, dlatego, bo ja ten temat poruszałem z moją terapeutką, też, którą akurat wtedy była świadkiem Jehowy. <grym> ehm, je, takim wyrzutem, wiecie, to były jeszcze te momenty, kiedy miałem w chuj złości na to, jakie jest te zachowanie. No i świadek Jehowy przestał słuchać. Ehm, <grym> bo... Bo nie można bo Teraz co, co jest ciekawe, że w, w publikacjach świadków <grym> nie znajdziecie informacji, że wy rodzice nie możecie się odzywać do... E, z, tylko jest to właśnie tak pokazane, bo w tym filmie, i ona mi na to zwróciła uwagę, bo akurat ona... Powiedziała, że też o, część świadków Jehowy, będących tam, uważa, że jest sporo zasad, których oni do końca też nie czują. I akurat to była ta terapeutka, która miała taki dystans do, do tematu, ale odnośnie tego filmu mi pokazała jedną zajebistą rzecz, kwestią manipulacji. Tam nie padło zdanie, że tam pokazane zostało tam zachowane zachowanie jakby ktoś chciał wiecie w sądzie przedstawić no to, że tak, świadkowie tak, Jehowy tak, 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 zmuszają do tego tam nie żaden nie, świadek nie ale tam było pokazane co jest nie, godne nie ma pochwały tak tam i to jest najciekawsze że i tak w ogóle działa też kontrola jeśli chodzi o towarzystwo to nie że oni ci mówią że ty nie możesz tego i tego robić to jest tak pokazywane tobie, że ty jako sześcioletnie dziecko decydujesz się, że twój kolega Tomek z ławki jest słabszym ogniwem we wszechświecie i ty się nie możesz z nim spotykać, bo on nie służy Bogu Jechowi To jest twoja własna decyzja. No nie, tam w ogóle świadkowie Jehowy to sami podejmują wszystkie decyzje, nie? To w ogóle jest to, oni oni wszyscy, wszyscy tak samo myślą, bo tak samo myślą. No ale dobra, pytanie czy bo wiem, a, że czarek, bo mamy no ja chciałam porozmawiać o no, manipulacji emocjonalnej, że punktów, to jest jak to się nazywa ten szantaż. Ale, Okay, a te Bo te punkty to jest w ogóle dobry kierunek. A to jeszcze a propos tego towarzystwa, zachowania to. A propos tego, że niby to jest właśnie wszystko wolny wybór i masz wolną rękę, ale w domyśle wiesz, jak masz się zachować. Tak. To, co mówi Marcin, tam jest dużo rzeczy, które nie jest napisane, ale wszyscy świadkowie na całym świecie mają dokładnie takie samo zdanie na pewne tematy. To jest jak, rzeczy, to jest, jak to jest i, możliwe? Święta tajemnica, moja, Boga. tak, moja żona miała pytała się rodziców, czy może pójść na studniówkę. I oni powiedzieli, no już masz tyle i, te, i tyle lat, no. to możesz sama podjąć taką decyzję. I ona podjęła decyzję, że pójdzie. I oni na następny dzień jej zakazali, bo powiedzieli, że podjęła złą decyzję. No to, to studniówka no, to też odnosi towarzystwa. To było coś takiego, że w niektórych regionach i województwach było większe ciśnienie i tej zasad, na przykład na Podlasiu studniówka była zła. No bo w Warszawie, w ten, a w Warszawie a Waszy, a... już nie było. Ja to się śmieję no z właśnie, tego. jeden Bóg, ale zasady I, różne. I, widzicie, i też ta, ta sekta, i to jak działają młodzi. Ja byłem w cudownym hipokrytą, bo już wtedy to były te czasy, kiedy E, imprezowało się, no i się chciało z tymi znajomymi ze szkoły spędzać też czas. Oni wiecie, ba, jakieś pierwsze bary, piweczka, jakieś imprezki, więc ja już powoli się tam pojawiałem, w takich miejscach, gdzie nie trzeba było, nie, no można było ukryć, gdzie idziesz, co mhm. robisz, co nie idziesz tam z znajomymi i coś tam jakoś się, więc tam chodziłem, czyli. Na miejsce, gdzie niczym studniówkowo się nie różni, bo na studniówce po prostu jest muzyka Aha, okay. i studniówka, no tak, ale tam jest święte. A, ale tam studniówka to już jest zapisane, że to jest, zapisane, jest... Że tak, to jest tak. coś złego, bo. Hmm. No, bo, bo tak. impreza, bo pokusy. Czyli bo... tak na przykład, nie wiem, na jakieś. Złe rzeczy. E, jak to się nazywają? Dyskoteki, to nie wiem, ja byłem na dwóch. Ja byłem na, na balu szóstoklasisty. Na ogólne to... szkolne, trzech hmm. czy cztery takie dłuższe, to było z przełknięciem, wiecie. Znaczy, ja nie, mia nie miałem, no, miałem takiej ja, ja dlaczego imprezy. ale wiesz dlaczego? ty My się wychowywaliśmy z zupełnie w innej. A, to jest w ogóle śmieszne. Że jeżeli by teraz powstał z grobu ktoś, kto był świadkiem 60 lat temu, to tak. on by nie wierzył, co tu się dzieje. No to na przykład... Ten, co tak. 30 lat temu by nie wierzył, co się dzieje, i my, na przykład Czarek, się wychowywał jeszcze jak. Świadkowie Jehowy, studia były wyborem osobistym. Można było iść na studia, nikt nie robił raczej z tego jakiegoś wielkiego IWA, ale z dobre 10 lat temu... Yy, Ciało kierownicze, czyli zarządzający świadkami Jechowy, zaczęli bardzo mocno naciskać na to, żeby młodzi świadkowie Jechowy nie chodzili na studia. I nawet były takie zdania: oni mają taką telewizję internetową JW Broadcasting. To miesięczne takie wydanie, możecie w, w ogóle, możecie tam wejść i sobie posłuchać i zobaczyć, jaki tam jest poziom odklejenia. <laughs> na poziom odklejenia, jakby dla nas to była tak zwana mm. uczta duchowa. Pięknie brat mówi, jakie wspaniałe towarzystwo, ale jak oglądasz to z zewnątrz, to jest. What the fuck? No i e, a propos tych studiów, to przez, myślę, że tak z 10 lat temu zaczęła się taka strasznie mocna nagonka, żeby Świadkowie Jehowy nie chodzili na studia. Wiadomo dlaczego, no bo stu, na studiach uczysz się krytycznego myślenia, zaczniesz zadawać pytania, więc ciało, przedstawiciele ciała kierowniczego mówili rzeczy typu, jeżeli puścisz swoje dziecko na studia i ono opuści Jehowę, czy czytaj opuści organizację, bo tam nic się nie mówi, że coś robisz dla organizacji, tylko dla jechowy, nie? Tam jest wszystko jednoznaczne, jest jednoznaczne, Ale pieniądze przelewasz jednak tym ludziom, a nie jechowie, nie? Pieniądze jednak idą na fizyczne konta. Jeżeli opuścisz dziecko na studia i ono odejdzie od jechowy, to masz, to jest twoja wina, czyli zabiłeś swoje dziecko. I to jest absolutnie dostępny, Świadku Jehowy. jeżeli to możesz sobie zobaczyć w tym broadcastingu, to nic, no. nic nie wymyślam, ale to pokazuje, jak ta organizacja się zmienia z czasem, ona się dostosowuje i moim zdaniem się tak, ra ra radykalizuje tak, po tak, prostu. Tak. A później, no, a propos tej edukacji studenckiej, była informacja, że Świadkowie potrzebują prawników, wykształconych ludzi. No ale jak robisz, jak robisz dla nich? Tak, potrzebują architektów, potrzebują jakichś tam innych ludzi, którzy mają jednak te świeckie Wykształcenie do, do jakichś tam y, tematów Czarku, wewnątrz w co to znaczy świeckie? Świeckie to znaczy nie związane z tak. religią świadków. Jehowy. Więc ja zamykając ten mm -hmm. temat towarzystwa i spędzenia, to dla te, tej osoby, które taka wrzuta zaugustowa są. Eee, nie wiem ile was tu słucha, ale na przykład to jest taka śmieszna historia. Kiedyś można było wylądować u Świadkowego Księdza na dywaniku za to, że się poszło do Atwy na. E, na dancing, bo to było takie miejsce szatana, i tam się już po prostu bzykanie na, w łazienkach, tak, tak traktowali to no wiadomo. a teraz. Y nie ma problemu pójść tam gdzieś, gdzie jest muzyka, do klubu, chociaż też z przymrużeniem oka. Ale się bo może łazienek nie ma już. Yy, chodzi, że yy, atwa już nie jest takim problemem dla świadków. Czy tam jak kobiety kiedyś miały spodnie, wiem, że tam moje znajome z lat, teraz mające 60, yy, opowiadały mi tą historię, że jak one zakładały spodnie, no to była też dywanin. Awantura. Awantura. Więc tak wyglądało kwestia towarzystwa, czyli podejścia. Mocno się to pozmieniało. Możliwe, że my też nas nie ma już trochę tam, więc no, tak. my nie, nie śledzimy. Możliwe, że. Ja po... mi się wydaje, że to się radykalizuje, bo Porz... jest mały przypływ z zewnątrz i oni muszą utrzymać tych, którzy tam są, nie? Kolejny to... punkt, czarku. Czarek. Kolejnym poglądem, no to powiedzieliśmy też tutaj o rozrywce, ale kontrola życia. Bardzo istotny aspekt życia każdego człowieka to jest no. zdrowie i leczenie. Świadkowie Jehowy na podstawie własnej interpretacji biblii uważają że nie wolno przyjmować krwi. Przez lata zmieniało się to, bo na początku, Jak no to, to wie... może powiemy o nowym świetle, bo to jest ważne. No nauki się no to powiedz. Bo nauki świadków się zmieniają. Jest, jest zaskoczenie. Ktoś przypowiada koniec świata, ale jak nie wyjdzie, to się zmieniają. I a propos końca świata, można znaleźć w ich publikacjach informacje takie. Zresztą to była jedna z informacji, która mnie, która mnie jakoś tam obudziła, bo myślałem, że nie ma takich dowód, a okazało się, że są. Ale w każdym razie, jeżeli coś się zmienia, u świadków jechowy pogląd na jakąś daną kwestię, świadkowie nazywają to nowym światłem. I na przykład, jak człowiek Charles Tase Russell, który zakładał Tę organizację jeszcze trochę winnym, ona trochę inaczej wyglądała, później się zmienił ten właściciel czy prezes, i to trochę bardziej się zradykalizowało. Według niego oddanie krwi innemu człowiekowi, to był największy dar, który możesz dać drugiemu człowiekowi. To była najbardziej najszlachetniejsza rzecz. Mhm. Teraz dzieci giną w imię, tego, w, w imię tego zakazu, ale bo jest nowe światło. I tak jak na przykład było można transfuzję krwi, później x lat. Że już nie można, a przez ostatnie, nie wiem, to z 15 lat temu się zmieniło, że krwi nie możesz. Ale frakcje. A, ale frakcje, czyli, czyli to, tak. Nie, nie możesz ale, jeść hamburgerów, no. ale możesz jeść bułkę, sałatę, majonez. pomidora, majonez i mięso. Ale tylko i wyłącznie. to też jest tak bardzo sprytnie, jeśli twoje sumienie. A jeśli twoje sumienie pozwala. Ci na to pozwala. I to, jest trochę, I to było też brane pod uwagę tak, Myślę, że, że większość starszych że nikt, i wy, tak, wyżej nie wezmą. Nie? Że, że ci, którzy mieli za słabe sumienie, a, czyli to za mało wyszkolone, to wzięli. To, to wzięli Ważny nie? aspekt tego wszystkiego to jest taki. Jeżeli jacyś ludzie. Podążają za jakąś nauką i ktoś im mówi, powołujący się na Boga, że tak i tak jest, to róbcie tego nie róbcie. No to w momencie, kiedy jest zakaz transfuzji, czy zakaz czegoś, i ludzie się temu podporządkowują, ale w imię tego zakazu umierają, czyli załóżmy, nie można przyjmować, nie można przeszczepów robić i ktoś nie przyjął przeszczepu i umarł. Mija rok, dwa czy dziesięć, światło się <grym> zmienia, i mhm. można przyjmować przeszczepy. Tak. To ja mam pytanie. Kto jest odpowiedzialny za śmierć tego człowieka? Oni się obudzą w raju. No tak, Wojtek, mm. jakie to ma znaczenie? Przecież no ale tak, tak, tak wygląda... odpowiedział świadek Jehowy, no, że to już nie ma znaczenia, bo on już jest w lepszym miejscu. W sensie będzie w lepszym w miejscu. W prostym przykładzie, bo tutaj może jest taki e, hardkrowy. Kiedyś zaglądali, no bo w kontroli życia, czyli... E, m, tak, bo to jest ten podpunkt. E, kontroli życia. Czy na przykład seksualnego życia. Kiedyś nie można było uprawiać seksualnego w taki sposób, że E, że w było bardzo <laughs> <Mieli> to grube, <laughs> że, że, to grube. E, że było bardzo piennowane i tak. czyli starsi zboru, czyli tak zwany, będziemy mówić trochę najbliżej nam do starsi to księża, no, Tak, no, skrócając. do tych Ludzie, którzy zarządzają rzymsko-katolickiej religii, więc żebyście tak może dla tych osób. No, dobra, to z tym anale? No i w Zaglądali, robili dramy i wywalali z organizacji. Czyli ktoś na przykład mógł być wyeksmitowany za to, że uprawiał z żoną, z żoną, z żoną. tak, tak, z żoną, nawet z żoną. swoją, bo to też tylko seks z żoną, zgodnie z Biblią. To, no to mógł być wywalony. 10 lat później. I powiedzcie mi, powiedzcie mi, bo będę wracał do tego pytania. No. Dlaczego? Dlaczego? Takie rzeczy wymyślają. No i to jest prosta sprawa. Albo coś jest sektą, albo nie. Czyli albo coś jest. reguluje. Reguluje, reguluje wszystko, co. bo to jest najciekawsze. Ja, jak sobie to myślałem, czy ktoś. czy ty, słuchaczu teraz, słuchaczko, um, myślisz sobie, gdzie. bo okej, okay, ja rozumiem podejście, że Bóg ma jakieś. jeśli ktoś wierzy w Boga, ma jakąś misję na ciebie, no nie? Że, że wie, co jest dla ciebie najlepsze. Ale pytanie, czy. W tych wszystkich tematach, o których mówiliśmy, czyli na przykład w towarzystwie, że my poszliśmy do klubu, czy potańczyć, czy nie potańczyć, czy. E, co, to, ja, co to Boga obchodzi? Czy, czy to, że ja wziąłem cukierka na swoją A, czy nie bo, wziąłem nie cukierka. No. E, czy na przykład, jak był hymn e, A, w kraju, w którym, w którym ja jestem i którym nie wychował, jakoś tak, e, wszyscy śpiewali hymn, ja śpiewałem piosenkę świadków Jehowy. E, czy, czy ten Bóg naprawdę, wchodzi w taki temat, gdzie jak spojrzycie na... Myślę, że kurde, jest tyle religii. Ale to wszystko się opiera o wolną no. wolę. Bo jeżeli tak. z założenia Bóg dał ludziom wolną wolę, z człowieku, rób co chcesz. Poniesiesz tego konsekwencje, ale rób co chcesz. Ale w momencie, kiedy nagle Bóg zdaje sobie sprawę, dobra, człowiek robi co chce, to ja mu muszę przez wszystko, jakąś religię ale wszystko. ustabilizować wszystko, tak, życie. Co mogę robić, czego nie mogę robić, kiedy, jak, ile, po co, na co, i tak dalej, i tak dalej. No to to, to kurde znaczy, jakaś ideologia. Bardzo faryzej, bo zobaczcie, że ja jak o tym ostatnio rozmawiałem z, wuj, z, z wujkiem, to zobaczcie, że wolna wola człowieka to jest największy, ja bym to tak nazwał, up boży w systemie twórczości no tak, ludzkiej. No albo jest wolna, no bo, albo nie wolna. No bo wiedział, wprowadzając to w nas, wiedział, że my możemy zjebać jego misję. Tak jakby. No to już jest temat na tak, inny podcast. Inny, ale totalnie, moim, moim ale, pytaniem, za, no, a propos, yy... dlaczego to jest? Bo każda sekta chce uregulować jak najwięcej różnych aspektów, żeby móc kontrolować. Bo jeżeli żyjesz w świecie, gdzie masz tysiąc przepisów, to już się nie zastanawiasz nad kolejnym debilnym przepisem. No tylko twoje życie musi być poukładane ty. Tak. Tak. I to też zabiera, oczywiście odłączacie się myślenia krytycznego, dlaczego ludzie wchodzą, często jest tak, że wychodzą z jednego systemu i wchodzą w drugi, bo nie potrafią samodzielnie decydować o sobie, bo nie, są, nie byliśmy nigdy uczeni brania odpowiedzialności za swoje decyzje, czy są dobre, czy są złe. Ja na przykład uwielbiam to, że mogę być odpowiedzialny, czy zjebę, czy nie zjebę to jest na mnie, jak mi pójdzie dobrze, jest na mnie, jak mi pójdzie źle, ale jak nie musisz i dużo osób wychodząc ze Świadków Jehowy ma problem, bo nagle musisz ty podejmować decyzję, Oczywiście. a przecież łatwiej jest, nawet jeżeli jest coś, coś, z czym się nie zgadzasz, to przynajmniej masz odpowiedź. Można, nie można, no dobra, może się nie zgadzam, ale wiem. Ludzie, którzy długo byli w tym systemie Świadków Jehowy, ja to nazywam, że są kastratami. Tak, że są tak. eunuchami w podejmowaniu, w podejmowaniu decyzji. Bo żeby podjąć decyzję, to trzeba mieć do tego jaja. A jeżeli jakieś struktury działania, czy, czy ograniczenia powodowały to, że ty wiedziałeś, jak żyć, co robić, co ci wolno, czego nie wolno. Dlaczego jak więzień wychodzi po x latach, kierowniku mogę siusiu, kierowniku czy mogę zjeść, kierowniku mogę na przerwę. To taki prosty, tak. głupi przykład, ale świadek jak wychodzi, to się nie może, nie może odnaleźć w świecie, który jest, tak jak Marcin powiedział, że od podstaw, od dziecka musi sobie zbudować, więc wyjście z tej religii, czy z jakiejkolwiek innej, mocnej takiej, jest mega wyzwaniem dla głowy. Ludzie sobie z tym po prostu nie radzą, ciężko, bo nie wiedzą, jak tak, funkcjonować. Ciężko sobie to wyobrazić, i y, domyślam się, że mhm. mało osób y, po prostu będzie to czuło tak jak my. No bo jeżeli no nie, nie, nie powiesz, nie wyjaśnisz niewidomemu, jak wygląda niebieski, no możesz się starać i tak dalej. Ale. Y, Ludzie, którzy na przykład też byli wychowywani w bardzo rygorystycznych rodzinach, takich rządzonych twardą ręką, często mają w późniejszym życiu konserwatywne poglądy, konserwatywne, bo są zasady, bo jest mhm. czarne-białe, mhm. jest tak nie, tak nie. I to jest bardzo uwalniające w takim sensie, głupim sensie, bo nie musisz się zastanawiać, nie musisz brać odpowiedzialności, bo cały świat już ktoś ci przedstawił, a nagle wychodzisz i nagle ty decydujesz. Kurna, czy ten człowiek chce być się z nim przyjaźnić, czy nie? A u świadków wiedziałeś, jest świadkiem, mogę się przyjaźnić no, i ta, nie jest świadkiem, ta. nie mogę. Proste, proste życie, proste i piękne, tak? Później można mm -hmm. sobie to jakoś wybierać. A teraz musisz sam włożyć wysiłek i zdecydować samemu, czy to jest dobre towarzystwo dla ciebie, czy nie jest dobre towarzystwo. I dla ludzi, którzy byli wychowani w normalnym świecie wartości i tak dalej, to, co mówimy, może być trochę abstrakcją. A dla człowieka, który był wychowywany w mentalnej Korei Północnej... Głupie, głupie wybory na poziomie codziennym są bardzo ciężkie, mm -hmm. a co już takie jakieś, nie wiem, jak się leczyć albo co robić z życiem, to już jest w ogóle straszna abstrakcja. Znaczy wiecie, bo religie i sekty były zawsze wykorzystywane do tego, by mieć kontrolę nad ludźmi. Tak po prostu. było, no tak, To jest proste. Jeśli idąc nawet, wracając do tego mojego, jeśli jest Bóg i On dał nam wolną wolę, to ludzie, którzy zauważyli, że jest ta, jest ta przestrzeń, w której jeśli Ty jesteś mądrzejszy ode mnie i, i jest, jeszcze umiesz czytać i pisać, i robisz trochę szybciej niż ja, to do, przychodząc do mnie, jesteś mi w stanie powiedzieć: Słuchaj, Ty, ja to wyczytałem, i to i ta, i, ta, i tak trzeba robić, bo tak nam ten kazał. Jest I, bardzo prosto. I nic się nie zmieniło. I nic się, tu, nic od tysięcy się nie zmieniło. Lat. Że dalej funkcjonujemy, bo ten, ten pierwszy podpunkt to jest właśnie kontrola życia e, i jako całość pokazuje nam, że jest to kolejna organizacja, bo tych organizacji jest wiele, która znalazła sposób, bardzo wzniosły, by i na wielu płaszczyznach, i w tym też, jak sterować, mieć władzę nad masami. Dokładnie, dlatego ludzi takich jak my neguje się, czy odrzuca, bo są potencjalnym zagrożeniem dla systemu funkcjonowania i głów, czy, czy tego, co, co jest wpajane, bo mamy krytyczne myślenie, bo powodujemy, zadajemy pytania i wprowadzamy niepokój, więc osoba, która, tak jak Marcin powiedział, czyta, liczy, pisa, pisze, sprawdza, jest wolnym, wolnym umysłem i, i potrafi jakieś znaleźć argumenty, czy kwestionować coś, bo ktoś, kto ma nad tobą władzę. To możesz sprawdzić tylko i wyłącznie, jak zaczniesz go kwestionować albo się mu postawić. I takie zdanie, ktoś kogo nie możesz krytykować, prawdopodobnie kieruje Twoim życiem. Dokładnie. Mhm. Więc y, wracając do y, kontrolowania życia, no to tutaj połączę dwa wątki: przyjaźnienia się i seksualnego, jeżeli chodzi. <śmiech> <śmiech> jeżeli nie, to tak śmiechem teraz, no, ale jeżeli przyjaciół... chodzi o parowanie się i y, robienie małżeństw jest coś takiego, że tylko w obrębie no, organizacji. Tak. Mm -hmm. Więc dużo małżeństw powstaje świadek ze świadkiem. I tu o, to w ogóle chyba 99% tak powstaje, co nie jest, ale to jest ciekawe. Wracam do tego, co Byku mówił, że nie znajdziesz u świadków napisane, że nie możesz. Nie. Znaczy z, z osobą zewnątrz. panu jest. Ale, 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 to nie wiadomo, ale nie, końca... nie wykluczył cię za to. Nie jest jest napisane, że chrześcijanin bazujący na swoim sumieniu wyszkolonym na Biblii Podejmie właściwą decyzję. A właściwą decyzją wszyscy, i to jest właśnie ta pewna kultura nie, świadków miałem. Jehowy, która nigdzie nie jest jakoś spisana konkretnie, ale kurna, 8 milionów ludzi na Ziemi myśli dokładnie tak samo w, do, w, w nie, nie. różnych sprawach. Ale Oczywiście. już wchodzi już werset. Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo: czyli jest to przeczytane, przychodzi ci taki starszy zboru, czyli ksiądz nie, nie. i mówi ci, że słuchaj, nie wprzęgaj się w ja, nierówne jarzmo z niewierzącymi, no bo każdy inny, który nie jest świadkiem Jehowy, jest zakładany jako. Niewierzący, więc nawet jak ktoś katolikiem czy muzułmaninem czy coś, no to, no to masz odpowiedź w Biblii, drogi chłopcze, no to po co masz sobie szukać drugiej połówki czy tam drugiej dziewczyno, dziewczyno, że poza organizacją, no to nie wprzegaj się w nierówne, bo będziesz mieć kłopoty później i, i ktoś ci się podoba. Czy znaczy, to jest, czy, jest, czy, czy prawda. Masz, to jest masz, prawda, że będziesz ty, miał kłopoty? Tak, będziesz miał tak. kłopoty, bo religia, yy, i to też yy, tłumaczyłem to yy, mojej bliskiej rodzinie, ta religia. Tak wpływa na, na twoje życie, bo moi rodzice na przykład byli wychowywani w religii katolickiej, byli turbokatolikami. Do po prostu, no, poszli w podróż poślubną do Częstochowy. O! E, i, to jest wiara. I, ale co się wydarzyło? No, okej, okay, no, tak się wydarzyło. No, teraz nie, nie że szukam tu widny y, w mojej. Także przez mamę to przez. Tylko tak, to się wydarzyło, że mama traf, została świadkiem Jehowy i się po prostu fizycznie nie da. To wręcz ta kontrola no. życia jest tak potężna i tak odwracająca. Właśnie jest, twój, jest tak wielo, dominująca, wie, dominująca, Ale nie, wielopoziomowa. Bo wielopoziomowa, że się. Ja, bo patrz, bo, masz, masz rodzinę, no? gdzie ktoś jest, nie wiem, prawosławny, a ktoś jest katolikiem. Tak, tak. Ten chodzi do tego, ten, ale żyją razem. Ale świadkowie Jehowy wpływają na na rozrywkę, na leczenie, na edukację, na to z kim spędzasz czas, jak na to, spędzasz, jak ten? spędzasz urodziny, czas, urodziny, święta, yy, chodzenie, na tylu, picie, jedzenie. na tylu poziomach. I najgorsze jest to, że ci ludzie, którzy tam są, oni myślą, że są wolni, że oni w ogóle są hippisami, wolny wybór do wszystkiego. No może tam w niektórych kwestiach nie. Tam jest kontrola na każdym poziomie i normalny człowiek po prostu wytrzyma jeden dzień. Bo tam, to ludzie, tam możesz kupić z, złe ubranie. Mhm, tak. Tam możesz się źle ubierać, możesz się źle malować, możesz słuchać złej muzyki, możesz oglądać złe filmy. Ja nie mówię, że ktoś porno ogląda. Y, oglądanie Harry'ego Pottera. Nie pochwalisz się tym na zebraniu, że oglądasz Harry'ego Pottera. Nie, ja pod kołdrą czytam. No i widzicie, jak skończył. Czytał Harry'ego <laughs> Pottera i, i odszedł. Hmm. Następny punkt. W ogóle ile czasu jest? Bo, nie wiem. No masz na tam napisane. Ma, tak, y się. No, godzinka. Także godzinka jeden punkt, A, jest, godzinka. wiecie, jest 12 punktów. Jest 12 podpunktów jest tylko. Dobra, ten drugi to nie będziemy o tym rozmawiać. Nie, to chyba będziemy rozbijać. To czy znaczy, wiecie, to może zobaczymy, to. bo to też jest ważne. Jak wysłuchacie tego, to, to jest będzie. Tutaj wasz feedback jest taki dość. Dobra, to nagramy punkt. dwa, a trzeci jak będą jakieś ten... Czyli się... dobijamy do dwóch godzin, tak. Dobijamy, Czyli... dobijamy do dwóch godzin. Nie, jeszcze myślę z 30 minut. A półtorej, no dobra, półtorej. o pizzy tak? mogliśmy półtorej godziny Ty, do nie, tym też no dobrze. to do dwóch godzin, a już jak gadamy, to Ale już... będ, będą dwa odcinki. No, czyli razem cztery chcesz... godziny. A, no dobra. No to, zaczęło się tak. <laughs> Wracamy do meritum. Wracamy, Kolejno, ale popańny. dobra, bo nie powiedzieliśmy, bo to właśnie jest... No, ale to podcast, rozmowa, jakby tutaj nie, nie musimy się aż tak streszczać e, z tą krwią, bo nie dokończyliśmy o tej krwi. Dokładnie. No właśnie. Do czego, do czego wrócić? zmierzamy? E, możemy, możemy wrócić do tego, ponieważ... E, jest yy, to, Jehowy, Dobra, To, to ja, ja, ja będę tam. Ja nie mam, czy to, pra, ci, 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 czy to nie, prawda, ale... że świadkowie Jechowy zabijają swoje dzieci? Nieprawda. Czy to prawda, że świadkowie Jechowy nie przyjmują pewnych, pewnych e, medycznych. E... Cisza, cisza, cisza. Jeśli. No nie, czekam na Was. Medycznych w sensie, substancji. No nie, czy no w sensie pewnych. Medycznych, medycznych... lekarstw. Znaczy... Treatment. A, y... zabiegów. zabiegów. Pewnych no, zabiegów. No, Co to a. prawda, że świadkowie Jehowy nie uznają pewnych zabiegów medycznych, tak jak transfuzja krwi. Tak. prawda. Czy jeżeli nie przyjmiesz krwi, a twój lekarz ci mówi albo transfuzję, albo śmierć, to i ty mówisz, że nie, to zabiłeś swoje dziecko, czy nie? Ciężka Dobra, decyzja. czy skazałeś na zabicie, bo może zabiła choroba, ale. Czy skazałeś. Nie, to nie jest ciężkie. To jest ja wiem, że to jest bardzo niewygodne dla świadków, którzy teraz a, słuchają, a. ale jeżeli y, jesteś chory na coś i jedynym rozwiązaniem. Bo oni, świadkowie chowy w ogóle żyją w przekonaniu, że mają bardzo wielką wiedzę na tematy medyczne i że istnieją y, tak zwane. Y, alternatywne metody leczenia. Czyli, że nie musisz przyjmować krwi, bo możesz na przykład zrobić jakiś obieg zamknięty, albo jakieś kleje, które coś tam łączą, żyły cokolwiek innego. Nie są to złe metody, ale... Absolutnie nie, tylko jest jeden problem, że do który dzisiaj, 18 marca 2023 roku, naukowcy nie wynaleźli żadnego produktu, który transportuje tlen. Czyli masz wypadek samochodowy, urywa ci nogi, tracisz X krwi. Nie zalejesz tego wodą, żeby... Nie, nie ma metody. I wtedy jest hasło. Przyjmuje pan transfuzję, czy albo... bo Jak dorosła osoba, to kit w to. Ale masz dziecko. Czy dziecko ma przyjąć transfuzję krwi? No i tu w tym momencie wiecie, co jest. Każdy z nas miał, pewnie jest wy też, taką w portfelu... Kartę tak, identyfikacyjną. Ka, tak, w którym tak, było żadnej zapisane krwi. żadnej krwi. W środku było informacje, co dokładnie ja, Marcin Bykowski jako... Tak, w nastolet... numer, do, numer do rodziców. Znaczy to tam trzeba było być, trzeba być chyba ochrzonym, żeby można było mieć takie turbo, większe. Tak, większa, ale dla dzieci, dzieci nie była taka malutka jakaś Tak, taka... bo ochrzony w świadkach to nie od dziecka, tylko powiedzmy tam masz 10, 15 czy 20 tam, lat, cokolwiek. No. podaj decyzję. No, nie? No Więc... była, taka, była taka karta, która informowała, że w razie wypadku czy czegoś nie życzę sobie przyjęcia krwi, ewentualnie jakieś frakcje a w razie czego gdy jestem nietomny to skontaktować się z taką i z taką osobą tak czyli... i jako dziecko każdy z nas to nosił gdzieś tam w portfelu czy czyli tam nawet tak jakby nie było pytania chociaż ja nie wiem w momencie kiedy lekarze yy, w wypadku to i tak chyba w dupie mają te karteczki czy nie czasami mają pewnie czasami nie no ale jak na przykład czyli jak dziecko to i tak muszą do rodziców tak i na przykład świadkowie jehowy jeszcze a propos tej transfuzji mówią że oni no wcale jakoś tam yy... Tego nie celebrują, że to jest straszne i tak dalej, ale na YouTube można znaleźć filmiki z kongresów, gdzie na przykład. Członek chciała kierowniczego, czyta o 11-letnim chłopcu, który był tam na coś chory i potrzebował transfuzji krwi. To było jedyne wyjście po prostu, bo świadkowie też myślą, że w ka z każdej sytuacji jest wyjście. To jest, też jest bardzo duża manipulacja, bo oni myślą, że no zawsze jest jakiś sposób. Nie, są rzeczy, są przypadki, gdzie nie ma żadnego sposobu. I był przykład jakiegoś chłopaka serio, 11 czy 12 lat. Leżał w tym szpitalu, jak byli rodzice, no to lekarze nie przychodzili, ale jak lekarze chodzili na przykład do domu spać, to przychodzili do, do, do niego i mówili, słuchaj tam, nie wiem, John czy coś, przetoczymy ci tą krew, nikomu nie powiemy, cokolwiek. I to jest dyskusja lekarza z 12-letnim dzieckiem, czyli z mhm. dzieciakiem. Mhm. Co wiesz o życiu mając 12 lat? No na pewno nie wiesz tyle, że chciałbyś umrzeć za jakiś kolesi z Ameryki, tak? Bo do tego to się sprowadza. W praktyce, w teorii tak. od, wiesz od, teorii w, te, w teorii, w teorii jechowie. No i ten ciało, ten przedstawiciel ciała kierowniczego mówi na tym kongresie, mówi, no, no i niestety, czy tam, nie, Soron nie mówi, niestety, on mówi, że no John dochował wierności jechowie. Wiecie co oznacza to zdanie? Że on w końcu nie przyjął tej transfuzji krwi i dzieciak umarł. I całe tam x tysięcy na tym stadionie, czy na czymś klaszcze. Małych marcinków, małych tak, wątków. Tak, ale, ale on pokazał temu szatanowi, że dochował wierności jehowie I teraz wyobraźcie sobie sytuację, że... Ja bym nie wziął. Wśród dziecków, ja te... wśród zmienności poglądów świadków, czy rozumienia pewnych kwestii, jest zdjęta klauzula, żeby przyjmować jednak ryb. Że Albo nie nawet to, te frakcję. Zobaczcie, jaka odpowiedzialność. Tak, z, Ile ludzi zginęło, mimo, że teraz już by nie zginęło. Jaka odpowiedzialność spada na ludzi, którzy podjęli taką decyzję, i tłum po prostu szedł za nim. I, i, i o co chodzi? To jest o decyzyjność, o samo sprawdzenie, o zrozumienie pewnych, e, pewnych nauk, które świadkowie głoszą w kontekście Biblii, bo tylko na tym się opierają. Oczywiście powyrywane z kontekstu, Powyrywane i tak dalej, z kontekstu bo to... interpretacja tego, więc w momencie, kiedy ktoś zmienia swoje zdanie. Na tym, i powie, no przeczytałem na początku, że ciało kierownicze nie jest natchnione duchem bożym, to jeżeli ktoś, kto nie jest natchnionym duchem bożym, mówi ci takie rzeczy i ty ufasz mu ślepo i, i, i teraz podjęłeś decyzję, że dobra, dziecko umiera, ale to te, te ciało kierownicze zmienia, że dobra, jednak od teraz jest nowe zrozumienie: mamy ogłoszenie, możecie przejmować krew. I co teraz, twoje dziecko, po co umarło? To trochę wiecie, w tym klimacie, jak teraz wiesz, że Jan Paweł jest od Boga, a nagle się okazuje, że. No, on że... nie wiedział, nie. On nie, on nie wiedział. <laughs> e, ale w ogóle ja sobie sam o tym myślę, jak miałbym ja być u świadków i teraz ja bym klaskał, e, że mój synek poświęcił życie dla A chłopie, ty, ty byś myślał, ty byś był może smutny, ale byłbyś mega nie, dumny. Nie, ja bym był dumny. To, ale, oczywiście wiadomo, że, że... Ale wyobraź sobie, że za 10 lat. Otwieram publikację i dowiaduję się, że. Bo tak wiele osób jest, że. No jednak dobra, jakbyśmy podali mu te frakcje, to nie byłoby o, problemu. To... I wtedy, co ja sobie myślę? I to jest najciekawsze, że tak wiele osób. Będących tam, i tak, bo na przełomie naszych rodziców i na naszych też zmieniło się wiele, tak, wiele takich. Ale oni nie widzą tego. To jest w, w ogóle nie jest nie, brane pod uwagę. Nie, nie, nie. Bo ty sobie myślisz, że okej, okay, no moje dziecko, wtedy Bóg takie dawał światło tak. i takie zrozumienie. Um, a teraz jest I to jest inne. taki poziom patologii mentalnej, tak. że tłumaczysz sobie, że jednak w sumie to, że zabiłeś swoje dziecko, to nie jest aż tak, że po prostu tak wtedy wyglądało. Nie, tak to wtedy... Tylko yy, yy, chciałem powiedzieć, że to było moje największe takie przerażenie, jak już wybudziłem się, czyli to takie sformułowanie, którego używamy, gdy zrozumieliśmy, że nie jesteśmy w żadnej prawdzie, tylko w czymś o wiele gorszym. Yy, bo ja, powiedzmy, nie, 10 września, powiedzmy, przełączyła mi się klapka w mózgu przez różne przeżycia i przemyślenia i tak dalej, i tak dalej. To jest dłuższa historia. A ja 10 dni wcześniej, gdybym na przykład miał wypadek i moja żona by potrzebowała transfuzji, mm -hmm. bym w życiu nie dał. No ja też. Byłem... Przecież jak ja, jak ja bym y, zabronił transfuzji krwi i bym kiedyś wyszedł ze świadków, to pierwsze, co bym zrobił, to poszedł do lasu i się zabił. Ja bym nie przeżył tego, że zabiłem y, swoją żonę Mhm. w imię, czy w ogóle jakiegoś kłamstwa. Jak... No, na kim jest... odpowiedzialność zostaje teraz? No, Hopie, no, no kto ponosi no, odpowiedzialność? Na kim, no, w każdej nie ma odpowiedzialności. Nie ma nie. odpowiedzialności nie. to też jest, Bo wiesz, decyzja. to też jest tak, że Świadkowie uważają, że o, jest tylko jedna organizacja jak Świadkowie Jehowy. Też dla mnie było takie wow. Jest masa sekt. Jest masa takich organizacji jak Świadkowie Jehowy. Są nawet lepiej działające niż Świadkowie Jehowy, ale ja całe życie myślałem, że tylko jest Kościół Katolicki, dobra, jakiś Islam, prawosławie, protestanci, nie, a jak zacząłem się interesować takich świadków Jehowy, jest multum, i wszyscy myślą dokładnie tak samo, że my jesteśmy jedyni najlepsi jedyni, robimy to, co Bóg każe, i tak dalej, ale jakbym wtedy. No właśnie, to jest o, o czym mówi Czarek, mhm. że we wtorek podejmujesz decyzję, tak. nie decyzję, czy zjesz to na obiad, czy to, tylko kurna, czy zabijesz swoje dziecko. Nowe światło. A w środę przychodzi nowe światło, a czasu nie cofniesz. Tak samo jak było w Polsce, nie można było iść do, do służby zastępczej. Jeżeli nie chciałeś iść do wojska, było, była możliwa służba zastępcza, typu, nie wiem, bycie pielęgniarzem w szpitalu mm -hmm. czy coś. I świadkowie nie szli, lądowali w więzieniu. Znaliśmy osobiście, znamy masę ludzi, tak, którzy byli tak. w więzieniu w latach tam 80. Osiem, I powiedz mi, jesteś takim Marcinem, idziesz na, idziesz na tą komisję i jest zrozumienie, czyli to światło mm -hmm, aktualne, mm -hmm. że nie możesz wziąć że nie możesz wziąć tej pracy zastępczej, mimo że ona nie ma nic z wojskiem, tylko tam chodzi, żeby jak najbardziej się zradykalizować, jeżeli, być, no jeżeli jesteś gotowy zabić swoje dziecko, to jest świetnie. Bo to znaczy, że jesteś gotowy zrobić wszystko i no, jesteś go, gotowy popełnić naj, naj, największą tak, głupotę. No idziesz na, jesteś Marcinem, idziesz na tą komisję i mówisz, no dzień dobry, ja nie mogę iść do wojska, bo jestem świadkiem jechowy. No dobrze, to może pan na przykład zostać pielęgniarzem w szpitalu. Może pan myć podłogi i to będzie wzięte za to. Nie, nie, ja też nie, nie mogę, nie, bo, bo to ma związek z wojskiem, bo opłaca ministerstwo obrony, czy jakieś w ogóle tam są takie argumenty, że to kasa idzie z jednego, to nie możesz, bo to jest jakbyś, jakbyś brał w tym udział. Ey, no i, no dobra, Panie Marcinie, to 6 miesięcy albo 12 Jedno. miesięcy w pierlu. No dobra, no. Jesteś taki dumny i tam tak, bracia jest, cię klepią, ale Super. dochowałeś wierności, a w środę wychodzi strażnica i mówi, że jest dopuszczalna. No I, ty wiecie, wraca, I ty wracasz i mówisz przepraszam, ja tu byłem 3 dni temu, ja nie chciałem <laughs> mieć tych podłóg, ale ja teraz bym chciał... Chłopie, co ty? o 18 to masz bilet do Iławy, idziesz siedzieć, idziesz garować na rok. Żeby I to, też, jest, tak, to jest tyle ludzi podejmuje decyzje, które definiują ich całe życie... Czyli ośmiu I tych ludków... I nikt, jak mówi Czarek, nikt nie jest za to odpowiedzialny. Nie, nie. I to jest, <laughs> naj, żebyście też zrozumieli, bo my tak używamy tego nowego światła. Tutaj ten to, najlepszy przykład dla mnie to jest trochę tak, jakby ośmiu wspaniałych. Miało piwnicę w domu, i w tej piwnicy było dość ciemno, i oni używali na żarówki, tam 20%, i potem jest żarówka jest 30%, 40%. Wkręcanie nowych, tak się trochę rozświetlało bardziej w tej piwnicy, że oni nagle dostrzegali, wiecie, to, co Bóg przed nimi chował, i oni nie widzieli tego. I na podstawie tego. Jakie na... sprytne to jest, jak można manipulować wtedy ludzi. Ale czekaj, że... czekaj, bo I... to jest ciekawe. I... I wtedy wie, ty jako słuchasz w tej historii i sobie myślisz, no tak, no oni nie wiedzieli i no. e, mi e, teraz, ja 12 miesięcy siedziałem w pierdu. Tylko a, wiesz, jaki e... tam jest problem? Że no. jesteś w tej piwnicy i te światło się podkręca i widzisz, kurczę, no to ma zarys krzesła. Tak. To, kurna, ale krzesło. I podkręcasz, no rzeczywiście, tu cztery nogi nagle się pojawiają. Ale tam jest tak, że pojawia się cień krzesła jest nowe światło i to jest kurwa rower. Tak. Bo to, tam jest kompletnie, kompletnie coś tak, innego. No to mam przykład. W innym kierunku, tak, zgadza. Mam przykład no. <grym> no, y, zmiennego światła i zrozumienia. Y, natomiast żebyście to zrozumieli, ci, którzy nie wiedzą nic o tym, świadkowie jechowe. To, to, to jeszcze zamknę, sorry, zamknę ten mhm. temat, żebyście. Tylko że to jest jedna wielka ścieMA. E, Nie, no tak. żeby oni od samego początku. To jest ci też oparte ludzie, na jednym wersecie. Tak, e, ci ludzie użyli tego przykładu dla nas to takich jest z księgi przysłów. Kto, przysłów. Uwaga, o, czy, czy, czy księga przysłów? Może być proroczą księgą. Proroczą księgą. Czekaj, czekajcie, co znaczy przysłowie? Hmm, przysłowie, nie wiem, znaczy... Nie, no i teraz gdy dobra... bocian przyleci w, w maju, tak, wiesz... Tak, tak, tak. I mały Marcinek, on sobie myślał, tak? Bo tak było, że te nowe światło... To jest lepsze zrozumienie. To jest lepsze zrozumienie i kiedyś oni źle rozumieli to, co Bóg im mówił, ale Bóg przyłączył jakieś tam... E, część tak. dzieci poginęło, część ludzi wydymali w więzieniu... E, i oni nagle Bóg stwierdził, no dobra, to już dość. Trzeba byłoby to jakoś rozświetlić, bo jednak trochę słabo rozumiem. Więc on magiczny proszek zrzucał tak, z tak. nieba. Nigdy nie rozumiałem, jak oni nagle to zrozumienie dostają, ale to jest tajemnica tak, tak. wiary. To jest taki był. No, tak. Nagle jest. Nagle przychodzi jest. strażnica i oj, nawet zrozumie. normalnie tak z perspektywy człowieka myślącego wyglądało to tak. Oni zaczęli widzieć, że 50% ludzi zaczyna pod nosem grymasić, no po co mi do no, tego z z więzienia co się, co się Jaki problem, z jak krwią? ja będę w straży pożarnej mył podłogi? Yy, dlaczego nie mogę iść do więzienia? Więc yy, więc, yy, Czarek, yy, to tylko odnośnie Nowego Światła, ale ty miałeś przykład. Od, odnośnie Nowego Świata chciałem pewną rzecz wyjaśnić, nie yy, fundamentalną. Staż, no. <laughs> Spokojnie. No, Armagedon nie, nie zbliża się. E, świadkowie Jehowy, już powiedzieliśmy wcześniej, że wierzą, że będzie raj na ziemi. Żeby się tam dostać, nie wiadomo, co, Ale ja przeczytam. Staraj się, się. Świadkowie Jechowy wierzą, że są dwie klasy, które będą zbawione. Będziemy klasa, która. Ta, klasa, która idzie do nieba i klasa, która zostanie na Ziemi. Do nieba idzie tylko 144 tysiące. Nie pytajcie, o co chodzi i czy reszta, jeszcze są miejsca. Ta reszta będzie, <laughs> y, będzie żyła na Ziemi. I teraz tak. Hmm, cytat y, ze Strażnicy z 1 września 1989 roku, strona 19. To, to jest jeszcze... czasopismo, no które, tego... w, y, które uczy świadków, co mają wierzyć. To taki katechizm, powiedzmy. Tak, co niedziela czytane jest. I teraz czytam akapit 7. Brat Czarek. W kontekście nowego <laughs> świata, zmieniając, się. Przed, żebym A wiedział, mogę czy... powiedzieć, czy będziemy przerywać? No, możemy trochę jaj zrobić z tych zebranek. Dawaj. Tylko świadkowie Jechowy, bądź to spośród ostatka pomazańców, czyli tych, co idą do nieba, bądź też z Wielkiej Rzeszy, czyli ci, co zostaną na ziemi, jako zwarta społeczność pozostająca pod ochroną najwyższego organizatora, mają biblijnie uzasadnioną nadzieję przeżycia nieuchronnego końca tego skazanego na zagładę systemu, w którym panuje szatan diabeł. Właśnie oni będą stanowili ciało. Które w myśl słów Jezusa zostanie wyratowane z najgorszego ucisku w dziejach ludzkości. Syn Boży oświadczył, że jak było za dni Noego, tak będzie również w dniu, gdy on się pojawi. Wewnątrz Arki, której zbudowanie wymagało wielu lat zorganizowanych wysiłków, przeżyło i tak dalej, i tak dalej. I teraz to był 89 rok, więc teraz cztery razy się pewnie zmieniło. Więc teraz wracamy do tego, co jest y, napisane na stronie jW.org, czy świadkowie Jechowy uważają, że tylko oni będą zbawieni. Nie, miliony ludzi, którzy żyli w przeszłości i nie byli świadkami Jechowy, będą mogły dostąpić zbawienia. Biblia wyjaśnia, że są obiecanym przez Boga nowym świecie nastąpi zmartwychwstanie zarówno prawych, jak i nieprawych. Poza tym wielu z obecnie żyjących może jeszcze zacząć służyć Bogu i oni również zostaną zbawieni. Oczywiście osądzenie, kto zasługuje na zbawienie, a kto nie, nie należy do nas. Prawo do takiego sądu otrzymał wyłącznie Jezus. Słuchajcie, jest to kompletne wypaczenie tego, co mówi Biblia, bo zbawienie jest tylko i wyłącznie z wiary, a nie z uczynków. I to, co tutaj jest napisane, to świadczy tylko i wyłącznie o tym, że jest to jedna wielka manipulacja, ponieważ raz mówią mm -hmm. tak, że trzeba należeć do tej Arki, do organizacji i tylko ci, co idą do nieba i albo zostaną na ziemi, nie wiadomo kto w sumie, ale zostaną, to zostaną zbawieni. A chwilę później, parę dekad później, jest napisane, że nie, nie każdy. No to. Tak, no bo, y, teraz, no nie, z, i, zobaczcie, bo je teraz wytłumaczę, jak to działa. Y, znaczy wy to rozumiecie, ale w 80 roku no pytasz, dziewiąty... pytasz świadka jechowy? Jakbyśmy byli teraz świadkami jechowy kto przeżyje Armagedon? Tylko Świadkowie Jehowy. No tak. wszyscy ci tak powiedzą. Znaczy Tak było kiedyś, tylko że, zobaczcie, A... w 89, kiedy e, telewizja, internet były na poziomie takim dość... E, no internetu nie było. No. No jakieś początki może gdzieś e, w Stanach, już nawet nie, no nieważne. Ale taka moja mama teraz, e, się będziesz przykładem tutaj mi bliskim, ona jak przeczytała taki fragment z, e, w Strażnicy, którą ją wtedy jeszcze ktoś do, w, w drzwiach zostawił i sobie przeczytała to, że tylko Świadkowie Jehowy, no to, to, to nie, no to tylko Świadkowie Jehowy. Tam zobaczyła jeszcze fragmenty z Biblii, bla, 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 no to muszę zostać Świadkiem Jehowy, więc została Świadkiem Jehowy. Później się trochę okazało, że jest jeszcze więcej organizacji. Na, ludzie Świadkowie Jehowy się dowiedzieli, no ale co z islamem, co z ludźmi z tymi tamtymi buddystami, którzy mają inne wychowanie, co z ludźmi w Afryce i tak dalej, i tak dalej. Nagle świat się trochę poszerzył, bo twoja wiedza na temat świata wyszła po na, poza twoją wioskę czy miasto. No i wprowadzają kolejną aktualizację, żeby utrzymać, i to też jest ważne w sekcie, żeby ludzie nie zaczęli uciekać i mówić, no nie no, porąbało was, tylko bardzo sprytnie. Już nikt nie pamięta, co było w Chłopie, nikt nie pamięta, co było rok temu. To tam tak się no zmienia. Tak, tak, A ja tak, chciałem tak. tylko powiedzieć, że mi chodziło o to, że to jest znowu ta kultura świadków, że oficjalnie, bo to i w ogóle mam teraz, że ja nie przeczytałem w końcu tej definicji sekty. Taki mam fuck up w głowie, że w końcu gdzieś tam poszliśmy, ja nie przeczytałem, dlaczego y, u, używamy słowa używamy sekta, no to bo dawaj, ja przeczytałem. Po godzinie nie zaszkodzi teraz No właśnie, przechodzi. bo ja napis, y, przeczytałem to z JW .org, dlaczego oni nie są sektą. I tam A, po no prostu właśnie. była manipulacja, że oni nie są sektą, dlatego że się nie odłączyli jakby to była główna definicja sekty. to Oczywiście to nie jest główna definicja sekty. Ja jak tłumaczyłem, dlaczego, to tylko powiem w, w ludziom tylko mów. w drzwiach, że, że, nie nie, rób. że nie jesteście sektą, ja mówiłem, nie, my nie jesteśmy sektą, bo my jesteśmy z, e, zarejestrowane organizacją A, do, to już Zaraz powiem, dobra, ale według... No dalej, tylko ale powiem, według, dlaczego używamy słowa sekta, no bo jeżeli ktoś związek tam... Związek wyznaniowy. Bo, no, te, nie, sekta w starym pojęciu to był odłam czegoś, mhm. tylko... Słowa zmieniają znaczenie, tak? A ktoś tam używa definicji z 1800 roku. Według socjologii sekta jest to grupa społeczna, która charakteryzuje się izolacją od reszty społeczeństwa. Czek. Ma własną hierarchię wartości. Czek. Zespół norm zachowań. Czek. Silnie akcentowanych rolą przywódcy. Czek. I jest wiele definicji sekty. Ogólnie chodzi, tak jak powiedział Czarek, o, grupy, o, o, o grupę wysokiej kontroli, tak? I tutaj na przykład na stronie, a propos czy tylko świadkowie zostaną zbawieni, tam nie ma odpowiedzi tak lub nie, chociaż wszyscy wiemy, że świadkowie Jehowy między sobą wiedzą, że tylko oni zostaną zbawieni. No jak uważają jest, się za unikalnych. Ale nich. jest to jakby normalne, a na stronie jest podane, no nie, bo Miliony ludzi żyło wcześniej, ale to nie jest w ogóle odpowiedź na to pytanie. Zadaj świadkowi pytanie, czy mogę być zbawiony, nie będąc świadkiem Jehowy, no to pięciu na dziesięć nie będzie wiedziało, co powiedzieć. Albo udowodnij mi w Biblii, że trzeba zostać mm -hmm. świadkiem A, Jehowy. Tak. No to już tam w tą I teologię. Tylko, tak, i teraz teologicznie, no nie wiem, jak wy stoicie w teologii, czy jesteście ludźmi, którzy interesują się wyznaniem jakimś religijnym, wierzą w Boga. Eee, tak, nie robiliśmy takiej ankiety. Może zrobimy przed tym czy coś to zmienia. Chodzi mi po odejściu coś takiego, że ty jako człowiek myślisz o swojej przyszłości w kwestii takiej, że muszę to robić, żeby wylądować gdzieś. Wix, czy ja na przykład jako dziecko, pamiętam, jako osiemnastolatek rozmawiając, dlaczego nie idę na studniówkę. Pamiętam, koleżanki przyjechały z jakimś ciastem pod dom. Ja im musiałem tłumaczyć, że to jest wyznacznik mojej go zbawienia i one yes. w pewnym sensie też robią no właśnie nie. Yy, też robią źle, no nie, że one, że to jest Ale właściwe... ty byś zrobił gorzej, bo wiedziałeś, żeby nieść. Jak one idą, to one takie wiesz, one nie wiedziały, że mogą nie iść, a ty wiedziałeś to gorzej, jak ty zrobisz, nie? Tak, oczywiście, że gorzej, więc yy, o, to jest w ogóle śmieszne tak. Ale to trochę jak, to, to jak każda religia na takim no, świadkowie choby to w ogóle już, że twoje życie poświęcasz czemuś żeby mieć nagrodę, żeby mieć inne życie. I to trochę jest tak, jak całe życie pracujesz, mhm. zapitalasz od rana do nocy, żeby na emeryturze te trzy lata pożyć za, wiesz, i odpocząć. I to jest tak samo. Świadkowie Jehowy w ogóle nie są zainteresowani podążaniem za jakimiś swoimi celami, no bo też są tak wychowywani. Moja matka myślała, że żadne z jej dzieci nie pójdzie do szkoły, bo przecież już będzie Armagedon. Mhm. I myślę, że Wcześniej ludzie mówili tak samo, i myślę, że teraz świadkowie, którzy mają dzieci, mówią: Nie, no teraz już ta wojna, koronawirus, no to moje dziecko na pewno nie pójdzie do szkoły. I to jest jakby powtarzalny pattern. Yy, i, Wzór. Tak. I, yy, I po prostu poświęcasz całe swoje życie. Mm -hmm. No tak, nie, nie musisz się dorabiać, no bo w raju będziesz miał dom jaki chcesz. Nie musisz chodzić do szkoły, miej prostą robotę, będziesz miał tak. więcej czasu na głoszenie. Yy, nie zwiedzaj świata, no bo w raju sobie zwiedzisz wszystko za darmo. I mija ci. Ja to tak ostatnio myślałem, dopiero po pewnym czasie to, to widać, jak świadków, życie świadków Jehowy, nasze całe życie było dokładnie takie same. Wtorek, czwartek, niedziela, zebrania, mhm. przed zebraniami trzeba się do nich przygotować Sobota, i tak dalej. Głoszenie. Sobota głoszenie i mijają ci tygodnie, nic się nie zmienia. La, lata mijają, ale mhm. nic się nie zmienia. Ty się nie rozwinąłeś w żaden sposób. Non-stop w kółko jest to samo, żeby to w tobie tak mocno zagnieździć, żeby to już z automatu szło. No i co? Budzisz się mając 70 lat, Armagedonu dalej nie ma. Yy, no jelo. I to twoje życie. No mhm. i zobacz, yy, zobacz tak. jak to angażuje człowieka, no bo mamy 24 godziny na dobę do wykorzystania. Jak jesteś mocno, mocno zaangażowany w te życie religijne czy sekciarskie, nie masz czasu na nic innego. I o to chodzi. Tak, tak. Jesteś zaaprobowany. Mhm. Masz misję. A wracając do tego człowieka, który ma 70 lat, to wyobraźcie sobie, że przepierdzicie swoje życie dla jakiejś ideologii, która potem się okazuje złudna, fałszywa i zostaje ci tylko kilka kroków do grobowej deski i ty mogłeś zupełnie inaczej realizować swoje życie. Zupełnie inaczej mogłeś rozwiązywać problemy, poznawać ludzi, rozwijać się, cokolwiek innego robisz, nie cofniesz A czasu. A wiesz, co było najgorsze? Nie zrobisz nic. Mhm. Że... Nikt ci tego nie zwycięży. A wiesz, co było najgorsze? Że zajęłoby ci dosłownie 15 minut sprawdzenie, czy to jest prawda. No, tak, 15 tak. minut. Zajrzenia tam, gdzie jest zakazane. Tam, gdzie jest zakazane, i sprawdzenie, no masz fakty. Mm -hmm. I możesz sobie później to tłumaczyć. Tak jak nie wiem, no, ludzie tłumaczą, że nie wiem, ten ksiądz to nie zgwałcił dziecka, bo on nie mógł, bo był się. Cokolwiek, jakby cokolwiek, co jest, co jest z nami związane emocjonalnie, to wszystko ludziom wybaczysz i wszystko usprawiedliwisz. No okej, okay, no to możesz całe życie w ogóle do piachu wysłać, ale jeżeli zaczniesz krytycznie myśleć, i ja mam, ta mam takie trochę. Jak myślę o znajomych, którzy tam dalej są i o ludziach, myślę, że czasami boję się, że ja ich spotkam za 20 czy za 30 lat. No ja, jak wychodziłem, to wysłałem list do wszystkich, których znałem, opisując i jakby nie atakując świadków, ale opisując, dlaczego postąpiłem tak, jak postąpiłem, bo to też zaraz będzie mówić, że nie możesz po prostu po komuś powiedzieć: Ty, Mordo, jesteśmy w sekcie. Let's get mm -hmm. out, tylko to trzeba też zrobić sensem, i to też nie ma żadnej pewności, bo to wychodzenie z sekty albo już wyciąganie kogoś z sekty to jest w ogóle cyzyfowa praca. E... Siebie. Siebie, tak. I mam takie, że spotkam kogoś za 30 lat, ten człowiek już będzie miał 60 lat, i on swoje najlepsze lata mm -hmm. po prostu przegrał i to nie wróci, a wystarczyło, żeby, żeby wziął i posłuchał, żeby I... sprawdził, nawet nie, nie wiesz mi. Ja kłamię, sprawdź. Wojtek, ale wracając do, do tego 70-latka, który, no wiadomo, parę naście, czy tam parę lat mu zostało, y, tak się zastanawiam, że kurde, może lepiej, żeby on już w tym siedział do końca, żeby. żeby no tak, bo, Żeby tak, tak, tak po prostu my, był w tym, w tym życiu i nie ruszał, nie ruszał. Chociaż go. znamy kogoś, kto ma tam z 80 lat. I, no, 80 lat. I to jest i, największy ból tego wszystkiego, bo dużo moich bliskich też osób starszych. Y, takie życie mówiło, że ja poświęciłem temu życie. Tak, a i tak. właśnie, i to, to też, żeby I ludzie zrozumieli. Ja nie chcę, żeby to nie była prawda, nie interesuje tak, mnie. Tak, I ta, tak, to to, wiecie, to się. Robię wszystko, żeby się, to się tak, trzymać tego. To nie dotyczy tylko i wyłącznie świadków wiekowych. My też z tej perspektywy mówimy ja tak uważności, co się w życiu wpakowuje człowiek, tak, chociaż no. dzisiaj oczywiście fokus na świadków, ale wydaje mi się, że oni już coraz mniejszą mają moc, jeśli chodzi o takie pukanie do drzwi. A tak, to myślę, e... że to już za naszych czasów była bardzo mała moc. Ile, patrz, byliśmy tyle lat, ile znałeś osób, które przyszły do tej religii z zewnątrz? Ja znam może jednostki, z dwie albo z, a, trzy. Jednostki. To... z reguły jak to I to z reguły w jakichś problemach życiowych ta, bardzo i bardzo mocnymi. Już nie ma prowadzonych statystyk, jak to kiedyś było, bo no jest ciekawe, jest, odpływ. jest Jest odpływ. odpływ. No, nie wiem, taka ciekawostka w Polsce był największy odpływ w ogóle w Europie. W, w sensie dwa... ludzie, którzy odeszli, nie było U... wzrostu. Ale nie był. O, tam w, w jednym roku, tam nie ma 20 tysięcy, że to jest jakieś w ogóle a abstrakcyjne. No i ta jakby internet pogłębi to. Więc ta, yy, ta kontrola życia i. No, no. Przepraszam, bo tylko bo powiedziałaś, ja powiedz. y, zmarnowałem życie, straciłem. Tak, tak, tak. I no. to nie właśnie chodzi to. o to, że o, całe życie, kurna, nie jadłem kanapki z czymś, bo nie poznałem smaku i po prostu mogłem spędzić życie na jedzeniu innych rzeczy. Nie. Twoje, twoja cała praca, twoja cała edukacja, y, to z kim zostałeś y, w małżeństwie, mhm. jak wychowywałeś swoje dzieci, to jest przegrane życie, to skumajcie, że to jest właśnie takie. To jest Życie to piachu w ogóle. I wiecie, co jest najciekawsze w tym wszystkim, znaczy najsmutniejsze też zarazem. Że można powiedzieć. No to jest moje życie. I to ja zdecydowałem. Nieprawda. Chuja prawda. Wybaczcie Nie. za przekleństwo, ale tutaj to jest, byłoby spoko. Byłoby spoko, gdzie ja urodziłem się w Afryce i tak. To była w pewnym sensie trochę moja decyzja, że ja tam zostałem, że okej, okay, no może i nie do końca. No naszą że... decyzją teraz, naszych trzech, jest, że mieszkamy w Polsce i możemy powiedzieć to w stu że to tak, jest że nasza to decyzja. Jeśli to nie, to ma mi się na to nie odpowiada tobie życie, no i trochę jest tak, okej, okay, wiem, że nie zawsze każda sytuacja, może Afryka to jest zły przykład, ale w pewnym sensie yy, ty masz to życie, bo. Tak wy zdecydowałeś, że tak zostanie. Tak no, nie, jak to, wiesz, że jesteś w toksycznym związku, ale tak, jesteś ale ty, świadomy, świadomy, ale tego, dobra. Bo a u już tak. świadków jest trochę tak, że ty tam jesteś, przeżywasz to i jeśli nie bierzesz w ogóle pod uwagę, że to jest sekta... Nie bierzesz. To, a, a bierzesz no nikt w sekcie nie bierze pod uwagę, tak, że jest w sekcie. Nie, znaczy możesz, niektórzy się tam czasem wrzucą tak na sekundę, nie, ale Nie, nie możesz, nie, no, Ale jak, wtedy jak, z reguły robisz out w no, pewnym czasie. Nie możesz wiedzieć, że jesteś w sekcji i w niej być. I to jest najgorsze, że to nie możesz. jest. Twoje... Znam takie przypadki, o, 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 ale to jest. Nie, związane... to one, one nie wiedzą dokładnie, nie, co to nie, jest Nie, 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 sekta. Wojtek. No to dobra, jest to tylko mówię. i wyłącznie związane z tym, że jest utrata znajomych i wszystkiego, na co się pracowało latami. I to jest tylko tak, że jestem tam fizycznie i strasznie, i uważam, że ci ludzie strasznie się męczą ze sobą, bo wiedzą że to jest nieprawda, że to nic się tam nie klei, ale A ja utrata rodziny, no okay. biznesów, życia jakiegoś okay. poukładanego, już ileś tam lat minęło i po prostu tkwią w tym. I to jest taka patowa sytuacja, znaczy patowa, może nie ostatecznie patowa, bo można zrezygnować z tego i od nowa sobie zbudować życie, ale nikt nie ma na tyle siły, nie podejrzewam, bo to jest, uwierzcie mi, to jest olbrzymi wysiłek. No ja straciłem, że... ja straciłem rodzinę żeby przerobić to wszystko i od nowa zacząć budować. Niektórzy sobie nie, nie potrafią, ale my, ale, ale tego. no dobra, ale nie, no bo my znamy osobiście większość naszych znajomych, którzy byli świadkami, stracili wszystko co najcenniejsze. To młody, młodzi ludzie, ale do, tak ale wie. nie, nic to nie zmienia. Bo jest dobra, no to tu możemy się zgodzić, że się nie zgadzamy, bo moim zdaniem osoba, która w 100% wie, czym jest sekta i jak to jest destrukcyjne, musi być Jakąś autodestrukcyjną mieć osobowość, że tam zostaj, bo tak jak mówisz, się męczy. I to nie jest na zasadzie irytuje mnie to, bo nie możesz być wolnym człowiekiem i się zgadzać, żeby ktoś, jakiś kolej z Ameryki miał nad tobą władzę, bo to nie jest tak, że oni są i na nich to nie wpływa. Na nich to wpływa, bo nie mogą mówić tego, nie mogą, nie wiem, zapalić przy swoich znajomych papierosa, no bo to będzie się, wiesz o co mhm. chodzi, jakby oni są dalej pod kontrolą. I yy, mi się wydaje, że osoba, kto, która w 100% naprawdę zrozumiała temat, Moim zdaniem nie wytrzyma tam. Nie wytrzyma nawet udając tego. Moim zdaniem, no nie wiem, może tak, to też jest tak, kwestia tak. osobowości, ale. Znaczy, rozumiem, że. Może. Bo, no, nie możesz być dymany, co ci nie pasuje, poglądowo. A, ale, ale być po prostu, zacisnąć zęb. No mi się wydaje, że te zaciśnięcie zębów. Ma bardzo krótki znam termin kilka, ważności. Znam kilka takich osób, którzy po prostu tkwią w tym. Tylko, że to już jesteś. Ale to jest, patologi to nie, no to jest to chodzi, patologia. To właśnie że patologia. To taki... jest ten ministran, który kocha sneakersy, za który jest dymany. No właśnie. To ale... trochę tak wygląda. Świadomy jest tego, ale w jego głowie nastąpiły takie zmiany już na poziomie e, mm, no, że jest abstrakcją, ab abstrakcją zaczęcia od nowa. Że on nie jest w stanie podjąć tej decyzji, bo ma już tak zmanipulowaną głowę. I zbudować na, na nowo mózg, no nie masz tej wyobraźni. No właśnie mi się wydaje, że to jest jakby poddanie się w pewnym momencie i to tam, kosztuje tam, mnie tam. za dużo, ale wydaje mi się, że większość no bo też jakby internet jest pełen był świadków Jehowy, są kanały, jest polski kanał Światusy, i tam też są jakieś wywiady z, z ludźmi i jakby wszyscy, którzy odchodzą w mniejszym czy w większym stopniu przeżywają to samo. No, utrata rodziny, utrata najbliższych znajomych, bo tak jak powiedzieliśmy, większość ludzi się tam urodziła, więc chcąc, nie chcąc, większość twojego towarzystwa jest stamtąd. Jak odchodzisz i zazwyczaj odchodzą osoby w wieku jakimś takim, powiedzmy, koło 30, no tak mi się wydaje, że to jakby... Tak, w te, taki w tym, moment jest. W, jest taki moment. Yy, no i masz decyzję, że... Yy, no, że zostawiam wszystko, ale kurczę, no nie znam nikogo z naszych znajomych, którzy by żałowali. Mimo, że potraciliśmy matki, braci, kupę znajomych, jakbym się urodził tysiąc razy, tysiąc razy bym przyszedł to samo. Słuchajcie, tak mi przyszło do głowy, że ten, ten odcinek, bo zrobimy dwa odcinki, ten odcinek jest o tym, jak to wewnątrz wyglądało, natomiast... Godziny drugą. 30. Ja bym tylko, wiesz co, zanim zaczniesz mówić, bo to jest dobry kierunek, czy już no. zamykamy, ja bym chciał tylko zobaczyć, bo zerkam na tą kartkę, bo dzisiaj rozgrzewaliśmy trochę ten temat sekt, on mnie też ciekawi, czy co nam tu zostało. System kar. No to mówiliśmy o tym system karny, to jest jak ostracyzm. Coś, no tak, ale nie nawet jak jesteś tam, yy, jest donosicielstwo. A, no właśnie, bo to no, to, jest to jest bardzo ważne, no bo ja bym, tam każdy. Ja bym, ja bym zamknął tę sekty jako. W ty, w, dlaczego, dlaczego uważamy, że, bo to są te punkty, które wypisaliśmy, to jest coś, co ma udowodnić. Yy, znaczy udowodnić. Z no, naszej perspektywy pokazuje, dlaczego świadkowie chowy idealnie pasują to się idealnie, to w ogóle nie ma, w sektę, tak nie? Nie ma pytania. Yy, więc krótko o systemie kar. Jakie do, m, anegdotki z waszego życia mieliście? No ja nie, ja nie ten ja zawsze wierzyłem. No bo dobra, to musimy wyjaśnić, bo znowu rozmawiamy no, między sobą. System kar, czyli co się dzieje, jak idziesz do tak zwanej spowiedzi na przykład. Bo u, świadku, u świadków jechowy nie ma spowiedzi. Ogólnie nie musisz się spowiadać z tego, że nie wiem, przekląłeś czy coś, ale jeżeli. Popełnisz tak zwany poważny grzech, który najczęściej jest seksem. Tak. To jest chyba. Albo to jest, wszystko z nim blisko związane. Albo wszystko z nim blisko związane łącznie z masturbacją. Jeżeli, jeżeli popełnisz taki grzech, czyli prześpisz się z kimś, kto nie jest twoim mężem lub żoną. E, nauczony, albo dotniesz stycuszka. To, to, już, to już zależy od zboru, jakie tam było, ale ogólnie. Wiesz. Ale wszystko to w Twojej głowie. Sekta już jest. jest tak zbudowana, że ty sam na siebie doniesiesz, bo wiadomo, że nikt o tym nie wie. Mhm. E, I ty sam się. Twoje sumienie cię tak będzie gryzło, no bo wiesz, że jeżeli nie wyznasz tego grzechu, żeby ci mogli pomóc, oczywiście nie chodzi o żadną pomoc, tylko chodzi o to, żeby inny człowiek wiedział o tym, że jesteś niedoskonały i żebyś tak się stłamsił sam ze sobą. No patrz, idziesz i mówisz, jesteś kobietą, i mu, idziesz do trzech. Obcych facetów, w sensie, nie wiem, nie twojego starego, czy w ogóle, czy dlaczego kobieta ma się spowiadać, ale to już jest taki poziom abstrakcji. Idziesz i mówisz, że e, trzech, Czarek mówi, że, trzech. możesz mówić. No, no tak, do trzech facetów. Do trzech facetów i idziesz i mówisz, że, e, no zrobiłam loda koledze. Tylko I, masz, jeszcze... I masz 16 lat, mhm. a ci faceci mają po 60 lat. I oni, kwestia... cię py, oni cię pytają, co miałaś na sobie? Czy miałaś ubrane stringi? I są to polecam, jak chcecie, są te kanały różnych świata i tam opowiadają tak, dziewczyny. Tak, tak, tak. Też ja słyszałem osobiście niektóre historie no to, no. i niektóre pytania, to jest tak obrzydliwe. Tak, upokarzające, upokarzające ale Strasznie. to jest tylko zrobione, żeby, żebyś się samą pokażył. Jak już siebie oceniasz no bo... tak nisko i tak masz do siebie jakby taki wstręt, to już oni zrobią z tobą wszystko. Kwestia trzech facetów. Kim ci ludzie są? Jakie oni mają w ogóle predyspozycje czy, czy podstawy do tego, żeby... Rozmawiać na takie tematy i wysłuchiwać. Niejednokrotnie sami mają jakieś wewnętrzne rodzinne problemy, no czy nieuregulowane że, rzeczy, a oni biorą na spytki młodą dziewczynę, która, nie wiem, wchodzi w dorosłe życie czy cokolwiek i stawiają ją w tak, nie wiem jak to nazwać, jakiej sytuacji, kurde, podpowiedzcie mi, ale w tak chamskiej, drastycznej sytuacji, że ona się opowiada. Czy, czy było o... ci dobrze, na przykład, jak będzie robiła. I pamiętajcie, roba. to jest wszystko autopodiepka. Ty sam tam idziesz, żeby tak. to powiedzieć. Znaczy, okej, okay, możecie partner, który też akurat no, Powiedzieć, że on ma sumienie, go gryzie, że zrobiłeś miloda, no to może powinniśmy o tym powiedzieć naszym starszym, czyli księdzom, żeby mieć czyste sumienie. Wiecie, chodzi o żeby o tym powiedzieć, bo jak nie powiecie, no to Bóg wam nie wybaczy. No, tak, no, i, nie no, by, to, i nie przeżyjecie Armagedonu. i nie przeżyjecie Armagedonu. No, więc ten system kary jest bardzo fajnie zbudowany, bo a jak jest zbudowany? Na tym, że co niedzielę, tak regularnie raz na miesiąc, albo raz na dwa razy w miesiącu, słyszycie takie naj, naj, najczęstsze zdania, w którym najczęściej człowiek może się wychrzanić. Czyli właśnie gdzieś jakoś o coś o masturbacji, coś o niemoralności. Wszystko, co ludzkie. Wszystko, co wszystko, ludzkie i co wszyscy robią. Gdzie wszyscy, co robią, bo chodzi o to w tym wszystkim, żeby mieć Sługusów takich, którzy są może w jakimś stopniu rebelami, czyli mają trochę odwagi, żeby skrzanić system, żeby takich typów u, u, zajątr, u tego u zarodka zniwelować u nich. A, więc do parteru. Do parteru. ich, Czyli id, idziesz sobie, taka dziewczyną, którą miałeś trochę odwagi, żeby zrobić coś, co, na co miałaś ochotę, ale oni. Czy ja pamiętam o sobie, przecież jeszcze ja jak Grubiłeś, loda? <laughs> wiedziałem, że o to zapytasz. Kurde, <laughs> no, wiedziałem. E, pa, jak miałem trudno, żebyś po latach jako, latach nie znał. Jako, nie wiem, od 19-latek, gdzie z dziewczyną się całowaliśmy, jakieś tam dotykanko, macanko, wiecie, no pierwsze momenty takie, chłopięcej. i nawet nie przygody. mogłeś się z tego cieszyć, bo z tyłu głowy wiedziałeś, coś, że byłeś to to był, ja, śmieciem. To do ile lat, do teraz mi się działo w głowie, że to jest coś nie do końca. No i teraz wracamy do tego. Siedzę przed tymi typami i muszę opowiadać. Tą historię zostawię, ale przeskoczę do kilku następnych, bo ja miałem takich, <laughs> do. Kilku. Ale mówimy o systemie kar. Zaczynam. No Zaczynam. ale To daj Skończę no skończ. ten temat, bo jest to jest czas. Gdzie dobrze, wiesz, dobrze. Wiesz. Spokojnie. Bo zobacz, że siedzę później. No, w tym o... samym w komitecie, bo tak to się nazywał sądowniczy trzeci czy czwarty, o, ja byłem, wiesz, takim, który lądował, bo mnie tam ciągnęło do tych kobietek. <grym> <grym> ale nigdy, wiesz, nigdy włożyć, A, tylko ja nigdy wszystko nie otrzeć, kombinować, dotknąć, pocałować, ale, ale seksu nie. Ale patrz, to jest ciekawe, bo <grym> i tak wiedziałeś, że źle zrobiłeś. Tak, oczywiście, więc ląduję i teraz nazbierałem sobie tych kobietek, <grym> wiecie, kobietek tych po drodze, grzeszków. tych kobietek, z którymi tam których nie powiedzieliśmy, że robiłyśmy tam, ale nigdy seks, tylko wszystko naokoło. Ja teraz siedzę po tych nastu latach w Norwegii w ogóle z tymi ziomkami, którzy mnie przypytują, i oni znają mi takie pytanie: jakie ja tam powiedziałem, że była jedna, druga, trzecia, czwarta, już tam nie wiem, wymienił ich tam A w pięć. bo ty przez ileś lat nie, tak, nie zgłaszałeś a to A w końcu, a w końcu, w końcu okay. powiedziałam: Dobra, na tej ostatniej rozmowie, Trze kiedy trzeba, wyczyścić. trzeba wszystko powiedzieć przed Bogiem, jak nie ja jestem zły, i oni do mnie mówią: a nazwiska tych, tych sióstr czy mógłbym powiedzieć, bo. Może one też by potrzebowały I ja się. O, pod... Wyobraźcie sobie, to jest ten system kar, że one też potrzebowały, Ty... ale czego? Wyobraźcie sobie, że jesteś. Teraz jesteś kobietą, jest taką ze mną, le... mając lat 18, a teraz masz ich 25, 7 czy 8, masz już męża, dzieci. Jesteś jakiś... na drugim końcu świata tak... i tak się <laughs> znajdą, komu robiłaś lodę? Jakiś typek cię podrąbał, <laughs> e, za to, że dałaś sobie dotknąć swoich piersi, bo to ten o, był ten. To jest Na ten system kar. No I nie? dzwoni do ciebie koleżanki. I mówi, że nie, trzeba, nie, trzeba to wyjaśnić. Nie, wyobraź, nie, to jest, jeszcze inaczej. Ten typek, ten gnojek Starszy, no. dzwoni do tego typa z Augustowa, załóżmy i mówi: A jest u was w, w, w kościele w zborze taka i taka, bo my mamy takie informacje, że, że, 18, że, lat temu, że 18 lat temu ktoś, ktoś do co cydzy wypadł. I typ akurat miał język dostawiony. i no, no tak I było mu, dobrze. mu I wtedy on, on doszedł z reakcji tego wszystkiego, to też jest. W majce poszedł. Nie? E, to jest. Masakra. Ale ty, jak byłeś tam na tych. Bo ja nigdy nie poszedłem. Ja zawsze twierdziłem, że Bóg wie, że jestem dobry. Ale no po, 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 chwała, po, ty, no. po tylu latach się cieszę. Ale miałem już takie momenty, że chciałem, ale mówię nie. Ale mówiłeś nie, doba... prawdę, czy nie? Czy... Tak się zawsze zastanawiałem, czy bym powiedział do końca prawdę. No i to jest w ogóle system kar. Yy... To, jest, to pokazuje trochę, jak, bo to wszystko powiedziane, że to Bóg. Nie? Że no, to wiadomo, że tam jest wszystko czyli, Bóg. Bóg Ludzie, tylko Ludzie, mówią... Ludzie są tylko takim wyznacznikiem, no nie książki, na podstawie których to też się też zmieniają, te zmieniają. No, no wiadomo, bo, to... bo ci starsi bazują na książkach, na wydawnictwie świadków Jehowy i na tej podstawie. Oceniają y, szkodliwość czynu, że tak powiem, tak, albo tak. Czy straszność. Można, czy można wywalić. Ja i pamiętam, w, August w Augustowie mogą wywalić, a 10 km mogą tak. nie wywalić, bo to zależy, jak Duch Święty im powie. Tak, albo nie powie. To, to jest właśnie w ogóle, Ja pamiętam, jak przed takim właśnie osądzeniem, kolejnym w moim życiu miałem. Podszedł, Recydywista. Pod, pod, podszedł do mnie mój dobry przyjaciel też starszy, i powiedział: Marcin, ty musisz przeczytać, jak okazać skruchę. A, bo czyli, źle, źle okazywałeś. <laughs> czyli, czyli, że musisz tak... Do, bo on Więcej wiedział pokory, że, bracia. Wiedziałem, że nazbieram trochę, żeby mogą mnie ukarać, a on nie chciał, żeby mnie wywalili. Czyli dał ci y, krótki prawny. Tak, wskazówki, jak mam się... Jak tu jest y, y, formularz, jak mam się zachowywać w trakcie tej rozmowy, żeby mnie y, nie ukarali tak bardzo, jak y, no, prawdopodobnie Najlepiej, Najlepiej więc. mówić, że nikt inny o tym nie wie. No. Czyli, y, bo odnośnie systemu kar, co chciałem powiedzieć... No. Y, Robiąc takie rzeczy, czyli idąc do tej tak zwanej spowiedzi, czyli komitet sądowniczy, to się nazywa, to jest tam rozpatrywane przez tych trzech ludzi. I teraz jakie są tego konsekwencje? Bo kara, jak ukarać taką osobę? Może być ta osoba ukarana przez ciche napomnienie, czyli napominamy cię i to jest w tym gronie i nikt o tym nie wie, ale zdejmujemy z ciebie przywileje, czyli przywilejem jest na przykład zgłaszanie się, dawanie komentarzy, życie, bo, życie zborowe, czyli... Bo na... w wszyscy mogą dawać komentarze. Ta, komentarze to, tak, komentarze można odpowiadać. Nie będziesz, tak, co się wiąże z takim cichym napomnieniem? Nie możesz odpowiadać na zebraniach, nie możesz na przykład nosić mikrofonów, czy, czy robić jakieś takiej... Same fajne rzeczy. Robić takich jakichś pomocy, czy, czy czegoś, udzielać się Może być napomnienie głośne, czyli publiczne. Na jednym z zebrań jest to ogłaszane, że ten i ten zr y nie zrobił to, i to, bo to była przesada, ale no to ja jest mogę napomniany. Mogę zostać? Brat Cezary Nowakowski został napomniany przez komitet sądowniczy. I to jest zawsze gdzieś na końcu zebrania. I cisza, 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 cisza. I, cisza. I, cisza. Raz I czarek sobie. siedzi sobie na tym zebraniu i już kurwa się i inaczej patrzył, nie? Zazwyczaj, zazwyczaj się nie siedzi na tym, bo dobra, będziesz ogłoszony tam y w środę, tak? no to, no to ja aha. byłem na swoich czterech. I wiecie, ale A na ilu nie, czy... nie byłeś? <laughs> no i co? I teraz wyobraź sobie, nie? ja pamiętam. Wyobrażam. Sobie, ja nie wiem, czy to jeszcze 20, robią. 20 lat wtedy miałem, wiecie, to jest takie, speł... no bycie w Augustowie? W, Zborze, w Augustowie. Pierwsze... A, czyli w Augustów, czyli to powiedzmy, że to jest małe miasto, mały Zbór, tam, miasto, tam się wszyscy, wszyscy się znają, znają naprawdę tak u e, I to jest tak, że wiesz, że ogólnie twoi koledzy też tam kombinują, no, że jeśli no. ty całowałeś dziewczynę i tam jakieś dotknęłeś jakieś cycka, to prawdopodobnie twój ziomek, który tydzień temu leżał zachlany razem z ale tobą. Ale on jest lepszy. I on nie. Ale i pada takie zdanie, Marcin Bykowski zostaje upomniany i tak, nikt nie wie do końca, kto to zrobił, więc jest takie, kurde, tobie jest. Uj, I, jak nikt nie wie, kto no masz, bo, bo nie rozumiem. No bo nikt nie wie, no bo co, kto się. Co, za co ty A, No wiadomo, za co. Szybne, no nie, wiadomo. Co on tam ciekawego wykminił? Jest taka zawsze rozkładem. No wiadomo, no, wiadomo, wiadomo za że, co mogę? Wiadomo, no że jak na, napomniany, to nie poruchał. Wiadomo, ale mógł też. No właśnie, i teraz jest, bo jest no właśnie, napomnienie, więc... napomnienie publiczne i jest też ogłoszenie, że jak Marcin by źle tą skruchę okazał, albo nie okazał skruchy, albo by stwierdzili, że że tyle tam nabroił rzeczy, tak tym językiem <laughs> operował, że no Marcin, y, wtedy jeszcze się ogłaszało, że Marcin Bykowski y, nie jest już świadkiem Michowy. Nie, którego... został wykluczony został wtedy. Został wykluczony, był. wykluczony wtedy, wtedy, a tak, racja. Wtedy było, został wykluczony. Jak mnie ogłaszali, Wykluczone. to ja już nie byłem świadkiem Michowy, ale wykluczenie i teraz... Wykluczenie to już jest tak naprawdę jak przez krobierz. Wywalają cię. Czyli, czyli to jest tak, jeżeli na przykład tam się bzyknąłeś z kimś i już wszyscy o tym wiedzą, bo jeżeli ogólnie zasada jest taka, ten co Czarek mówił, ta książka mhm. dla tych starszych to jest w ogóle tajna, to tego nie no, Na internecie można to znaleźć, ale pamiętam za dzieciaka, jak mhm. mojego kolegi ojciec był starszym, była ta książka i otworzyłem pierwszą stronę, to on mi zarumie, mówił, nawet ja nie mogę, czyli tajemne księgi. Chociaż świadkowie wam powiedzą, że nie ma tajemnych mhm. ksiąg, ale są. Jeżeli byś się bzyknął z kimś i nikt by o tym nie wiedział, i byś to zrobił tylko raz, i tam tą skruchę okazał, czyli w ogóle okazanie skruchy, no, czyli no tak, jestem zły źle, zrobiłem, i tak dalej. Nie to wie, w większości to wypadków nie wykluczą nie cię. Wywalają głównie dlatego, że zrobiłeś coś, no. któryś raz, <laughs> albo jak już wszyscy o tym. A możesz nawet zrobić pierwszy raz, i możesz okazać skruchę, ale jak już to się zrobiło głośno, to wywalał cię dla przykładu. I to jest największa tragedia, która może spotkać świadka Jehowy, to zostać wykluczonym. Bo to nie chodzi o to, że tak jak Czarek mówi, napomniany, no bo wtedy dobra, taka starsza ciocia tam popatrzy na ciebie, nie wiem, matka się nie będzie odzywała do ciebie przez tydzień, ale ogólnie jest okej. Okay. Ale jak zostajesz wykluczony, to jakie są tego konsekwencje? Przede ale to wszystkim... poczekaj, to ja jeszcze zanim wykluczony, poczekajcie tylko odnośnie wykluczenia, ja Wam powiem odnośnie tego, jak wygląda proces w mózgu kogoś kto no bo, bo mi zależało bo Marcin był wykluczony Byłeś wykluczony. E, tak tak ale dlaczego byłem wykluczony e, ciekawe, ten pierwszy ciekawe. ten pierwszy raz e, nie nie nie, nie. E, dla, co się działo w mojej głowie i system kary w, w, no. w głowie młodego chłopaka który całe życie chce być godny tego żeby Bóg by do niego powiedział synu jestem z ciebie dumny trochę w tej kwestii że Bóg jest i ja całe życie chciałem, mi zależało na tym. I teraz w ostatnim tym procesie, kiedy już czułem, że no się tak staram i próbuję wszystkiego. A dalej wiecie, jestem człowiekiem. A dalej wtapiam, jakieś tam małe mam potknięcia, tu coś tam nie ciągnie i w ogóle. Dalej mi nie wychodzi Daję albo mi, wchodzi. Tak, albo nie, nie wchodzi dokładnie, no, ale chciałbym bo nie wejść można. bardzo, ale nie można. I, I ja sobie mówię, nie no, ale jak z tym gnojem. I teraz, żeby. I w głowie Świadka Jehowy wykluczenie to jest taka, tak jakbyś ukradł w sklepie i by cię nie złapali, ale powinieneś pójść i iść do pierdla. To jest coś Sam się zgłaszasz. Musisz, Czyli my nie, że, liczyłeś, tam, że wykluczenie cię naprawi, w sensie że ochroniarz że... da ci klapsa, bo to jest o, o, o te o ograniczenie, tak. to jest takie ochroniarz te, mówi panie Marcinie, proszę tych odłożyć, bananów, proszę to o, odłożyć. To, proszę to odłożyć te banany. No. A wykluczenie to już jest coś takiego, że policja przyjeżdża zgarnia cię z domu, wsadza cię do pierdla i nikt do ciebie ty nie może. Ale czy... że I ja Oczy... czułem, że ja muszę w końcu dostać taką karę w swoim życiu i ta jest największa. I ta już nie da się dalej no nie da. E, od Boga, żebym zrozumiał że mnie już ta dupa, że tak powiem za, e, przysłowiowego, że ta rózga tak mnie zabolała, że miała w końcu zrozumiał i żeby też zro, dostać wybaczenie. Bo wiecie, jak nie dostajesz kary... A, właśnie, myślałeś to, o tym, że tylko wykluczenie będzie tak, dla tak, ciebie. Tak, tak, Musi być tak ostre, bo ty tak zgrzeszyłeś, że musisz tak, to, żeby poczuć się, że zostałeś... Ale tak, patrzcie, jaka żeby to jest. Żebyś się, patrz... się tak, tak zgnonił. Tak, tak, Żebyś tak, się tak. przestał czyli, interesować teraz... dziewczynami. W wieku 20 lat, przypominam. 20, 20, nie, no to już było 27. Nie? A nie, to należało ci się. E, tak, to już mi się należało. Znaczy i teraz zamykając jeszcze temat. Ja siedząc tam w tych trzech typków i czułem, bo oni wszyscy mnie lubili. Byłem zajebistym typem. Wszyscy szybem. się lubią. Wiesz, ale także lubiłem, bo zawsze z młodymi, e, jakieś Dupami. piłki. <laughs> Wiedziałem, że wtopiłem w tym pierwszym słowie. E, wiesz, organizowałem jakieś wypady, górki, no. e, w górki. Ogólnie fajny brat, ale ma swoje problemy. I teraz siedząc z nimi, oni nie chcieli mnie wychrzanić. Bo wiedzieli, że mam swoich ziomków wśród tych starszych, więc byłem taki trochę chroniony. Kolesiostwo. Kolesiostwo no, trochę tak. To też dobry temat. No, oczywiście, że tak. Ja teraz... E, tylko kończ, sorry. E, no, ale gdzie e, no, się śpieszycie? Nie, nie śpieszy się w ogóle. Ja I teraz ja kombinowałem, co zrobić, bo czułem, że względem wzdłuż tego formularza... Powinieneś być. Nie. No, A za mało ja, zrobiłem. Za mało zrobiłem. I ja wiecie, dorzucałem kolejne zdania, kolejne. E, taka pornografia. Widzę, że mnie pasuje. No to jeszcze trzeba taką, co nie? No. Jeszcze tak. I A wtedy ten koń. <laughs> No coś, to, to jest w tym kwestii, co nie, że yy, podobał ci się? Tak, podobało, a wiesz tył go. Co ja pierdzielę, no nie? Dlaczego robisz się takie gówno, żeby w tym systemie kar w końcu dostać? No dobra, to na co myślisz, że zasługujesz. To, co, co zasługujesz i co ci, uwolni cię uwolni. I przed czym w końcu Bóg powie: No dobra, skarałem cię tak jak najbardziej mogłem, teraz już, synu. Czysta karta. Czysta karta, wracaj do mnie. Jesteś Masakra. już okej. Okay. Więc. Y tak wygląda ten system kar. W, w mojej głowie, kogoś, kto się zawsze starał bardziej niż, niż potrafił. Ale ty przerwałem ci i wygląda, i wtedy jest wykluczenie, no nie? No właśnie, i to wykluczenie, czarek, jakie są konsekwencje wykluczenia? Konsekwencją wykluczenia jest to, że Twoja głowa nadal myśli w systemie świadków, czyli myśli, że to jest religia prawdziwa, i wszystko stopia się związane. nic nie zmienia nic się tak? nie zmienia. Natomiast ty jesteś pozbawiony kontaktu z ludźmi, unikają cię, czy tam nie patrzą na ciebie, albo tak, no nie masz, nie masz integracji z innymi. Jeżeli chodzisz na te spotkania, ażeby żeby cię przyłączyli, to musisz chodzić. I być aktywny, w sensie być widoczny, że przychodzisz na zebrania, ale siadasz oddzielnie. No, Nie zaleca się siadania przy takiej osobie, chociaż to też jest, ale rozmawiania z nią, witania się przy. No właśnie, wszystkim. bo to trzeba powiedzieć, że to takie ignorowanie nie jest takie, że ktoś się ignoruje. Nie, tam jest nakaz, jeżeli jesteś wykluczony. Ty jesteś wykluczony powiedzmy, ja jestem w tym zborze, ja nie mogę ci powiedzieć. Wyobraźcie cześć. sobie, że porządkowi, czyli osoby, które tam, y, że tak powiem, mają służbę i, i robią jakieś tam mają zadania swoje, czyli ta, tacy nie wiem, otwierają, Ochroniarze. otwierają drzwi. ochroniarze, mhm. tak. Y, o, czy tam starszy zboru, czyli taki y, ksiądz podchodzi do takiej wykluczonej osoby. I usadza ją, dobra, to ty dzisiaj tutaj siądź sobie, albo siądź tutaj i ten, i, i tak wiesz, ją odsuwają od całej grupy ludzi, tylko po to, żeby ona siedziała w takiej oślej ławce i ona zazwyczaj tam siada, albo są jakieś tam krzesła, ale gdzie nie, zazwyczaj wykluczeni chyba, oni, siadają. Nie, ale oni tam nikomu nie pokazują. On sam wie, że musi się siedzieć. Z tyłu. Ja widziałem parę razy, że wykluczonego tak tutaj na bok, Były albo siącie, ale, ja ja ale ja myślałem, myślałem że nie, oni... tak jest ławki, Ale właśnie, to jest piękny ale... sposób. Albo idziesz, idziesz i nie wiesz, że ktoś jest wykluczony, ale nie podaj ręki. I się, a ktoś, ktoś siedzi i. Mm -mm, mm -mm. Nie witam się, o, bo jestem wykluczony. Started, Od razu ręka, to, wiesz, tak. cofa Ja chciałem no tylko właśnie, podpowiedzieć no. a propos tego wykluczenia, bo to nie jest tak, że to jest wybór, że ktoś się z tobą przywita, czy nie. Osoba wykluczona ma być traktowana jak trendowata. Tak, tak. Nie możesz powiedzieć cześć, nie możesz uśmiechnąć, nie możesz zagadać. To jest w ogóle, jest abstrakcja jakaś, nie możesz tego zrobić. I na dodatek, to, co Czarek mówi, że siedzi z tyłu, jest to świetna manipulacja, bo jak siedzisz z tyłu, Wszyscy od razu wiedzą, albo tak jak było u świadków ziołowych przychodzisz na zebranie, powiedzmy, 50-60 mhm. osób i się z każdym witasz, podając rękę i tak dalej. Tak zalecane jest. Eee, I no, jak widzisz, że podajesz komuś rękę, ktoś nie podaje, wiesz, że ta osoba jest wykluczona i ta osoba musi przed całym tym zborem pokazać, że ja jestem ten gorszy. Mhm. Ze mną nie to jest dosłownie bycie trendowatym. Nie możecie do mnie podejść, nie możecie się przywitać i pomyślcie sobie, jeżeli to zazwyczaj, tak powiedzmy, trwa około pół roku, tak według książki. Kilka nie? miesięcy. No zazwyczaj. musisz, ale, ale a czasami jak, ci jak nie... cię nie lubią, to może dwa. <grym> jak ci... Nie, no dwa to <grym> nie, nie, ale to ta jest sześć miesięcy, ale jak no, cię nie no, lubią, tak, to możesz tak, tam, tam rok chodzić na te o, i, i się tam upominać, pisać <grym> listy, że już nie bądźcie gnojami, już nie będę walił konia yy, i siedzisz z tyłu i przez pół roku powiedzmy, masz te trzy zebrania. No bo tak jak Czarek powiedział, musisz tam chodzić. To nie jest tak, że jestem wykluczony. To ja pojawię się. że ci zależy. Pojawię nie, się, jak już, się będę, na tak będę, jak nie już będę przyłączony. Nie, nie, ty musisz Fank, przez pół tak, roku tak. chodzić. Umówmy się, że były to te trzy zebrania. Teraz są dwa, czy tam przez Zuma, już teraz to nawet nie wiem. I przez pół roku, przez sześć miesięcy, trzy razy w tygodniu, czyli dwanaście razy w ciągu miesiąca, wszyscy na ciebie patrzą jak na trendowatego. To pomyślcie sobie, co się dzieje z waszą, waszej głowie, jak zniszczony. nisko o sobie myśli. Jesteście takimi śmieciami ludzkimi, gdzie przez pół roku odbywa się życie, bo na tych zebraniach oczywiście oprócz tego, tej powiedzmy, teologii i tak dalej, no masz takie przed zebraniem przyjdziesz 15 minut, pogadasz sobie z tymi ziomkami swoimi, po zebraniu sobie pogadasz, a ty tak wchodzisz na sam. Początek, żeby ominąć tych, gdzie wszyscy gadają, bo jak wszyscy gadają, to będziesz siedział jak debil i na samym końcu od razu wychodzisz. I przez powiedzmy pół roku musisz się tak zachowywać, żeby później jakiś. Starszy powiedział, no dobra, już teraz jest okej. Okay. Nie wiem, co miało to dać te pół roku, w sensie, a to zastanawialiście się, nie, no, się żebyś kiedyś? Nie się jak gówno. Ale zastanawialiście się. Tak, że... no tak, Dobra, ale tak, no, nie abstrakując, no. że ma ci to pomóc. Pomy... Ja to tu... po prostu kara. Ale, zło, zło, złojenie. No, ale kara Wytłumacz... musi coś ci dać, ale Wytłumacz... nie tam. Dlaczego? Na pewno jest. 5, nie 6, na pewno ale... jest inne wytłumaczenie. Co przez te pół roku, co, co, co już? Jak pół roku przesiedzisz, to znaczy, że tam nie, nie bzykałeś pół roku wcześniej. W sensie, jaką to ma taką mieć wartość praktyczną? Żadną, ale no kolejna, kolejna rzecz, która się pojawia, dotrwałeś. Dotrwałeś do momentu, kiedy cię przyłączają i wiecie, co się dzieje wtedy, jest ogłoszenie, że ten i ten, czyli tam powiedzmy Wojciech, król, zostaje przyłączony do organizacji. I przez pół roku Czarek mi nie mówił, a to, to się tyczy wszystkich w, najbliższych momencie... przyjaciół, rodziny, i ty przez pół roku ze mną nie gadasz. I wcześniej, przychodzi... wcześniej codziennie się widywaliśmy zostałem tak, wykluczony tak, przez tak, pół tak. roku nawet nie na mnie nie spojrzeć nie, to kończy jeszcze, się, jeszcze ko się zebranie. Jest, jest ogłoszenie kończy się zebranie, zebranie. amen i wszyscy się zwalają na tę osobę cześć, coś, miło Cię jak, widzieć, jak fajnie jakbyś, że jesteś. Jakbyś, kurwa wrócił z Kolumbii, przez 15 lat cię nie było. A, a, a dawaj do mnie w weekend i a, a, jest, tak, a jeszcze ciekawie, właśnie, że ja, jak wykluczają go w środę, we wtorek mogą we dwójkę leżeć, najebani wódeczką, najlepsi przyjaciele w środę już nie gadają, za pół roku w środę go ogłaszają. A w, w czwartek nawaleni. Nawaleni leżą <laughs> z <zarazę sobie. laughs> Ale przez pół roku i to naprawdę jest yy, przestrzegane. To nie jest tak. tak że tam tak, ktoś tak. machnie ręką, ktoś się przywita. Nie, tak nie jest. Wojtek, tam jest... znasz zasady. No o, to jest święte. Ja, no, I znasz zasady. jak to wygląda sytuacja teraz dalej w mojej głowie. Okej, okay, ja tu powiem, jakimś jestem psycho, psychozem, ale no tak mnie wychowali na twardo w tej organizacji. Mama bardzo zależała, żeby... No ojciec, znaczy Bóg miał być moim takim ojcem, wiecie, taką twardą ręką, więc tak, Ale kochającą. Kochającą, ale tak, tak więc ja postrzegałem trochę tak tą organizację biało-czarno bardzo. No ale jest, to no. wszyscy, bo to, bo to umówmy tak, się, to że... Wszyscy, ale to... nie wszyscy byli w takim... Pewnie część Świadków Jehowy wypowie, yy, bo też takie słyszałem zdanie, o, no, by byłeś wychowywany w takim twardym, może jakby trochę lżejszym, to byś inaczej na to patrzył. Tak, to, to wiesz to zawsze i mów, to, jakby była transfuzja krwi, byś no, w dziecku, bo tam się kończy, właśnie. Tak. To kto był luźno wychowany, właśnie bo na końcu, chodzi. jak chcesz zrobić jakąś chorą rzecz, to wszyscy po, w, te, to, tak, to, w, tak. w tą samą grę zagrać. I teraz, yy, ty, chyba, że chcesz dopytać. Coś. No, bo chciałem powiedzieć o tym, o, o czym co mówisz, że to jest taka miłość warunkowa. No, czyli tak. jeżeli, jeżeli ja będę coś robił, to będziemy Cię kochać, jeżeli nie, to wywalamy, ale teraz pojawia się kwestia taka: ktoś, kto tam załóżmy pociupciał sobie i zostanie wywalony, ludzie z nim nie gadają i ignorują go. A ktoś, kto jest mordercą, idzie do więzienia, to go nadal odwiedza. I teraz. Jaki to jest sens? Po, po, Ale teraz, morderca tutaj... nie znał zasady, ty znałeś a, i ciągałeś. A, a, to tak. No, <laughs> Ale teraz wyobraźcie sobie, co się dzieje też jeszcze. Yy, dzwoni do mnie mój, mój kumpel, czyli bo, pi, napisałem tam Kuba, słuchaj, jestem. Pozdrawiamy na, Kuba. Jestem wykluczony, no nie? I dzwoni do mnie Kuba. Ja od, czy nawet nie od, chyba nie odbieram? Bo sam się czujesz, że nie i, 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 zasługujesz i, i, na ten kontakt. Tak, on do mnie pisze takie zdanie, że Marcin, słuchaj, nieważne co by się działo. On był świadkiem, ale już tak zaczął poszukiwać też różnych dróg. Mówi, nieważne co by się działo. Ja i tak będę miał z tym kontakt. A ja, a ja do niego piszę, ten, który tego kontaktu ogólnie nie będzie potrzebował, bo wszyscy moi kumple byli w świadku, wszyscy moi znajomi byli. No też tak, w Norwegii, no. I pisze do niego Kuba, słuchaj, wiesz to nie, no znasz zasady, nie możesz ze mną. <gry> to jest właśnie autopodjęt. To, to jest w ogóle. E, A powiedz jest... o koledze, który został wykluczony i ty miałeś z nim kąt. <gry> Tak, a, no to tak, no miałem ziomka, na terapii byliśmy razem, no i z tego względu, że byliśmy razem na terapii, tak się akurat zdarzyło, on na tej terapii był wy, wykluczony, no i potrzebował pomocy, bo nie wiecie, no... No dobra, no był na terapii, potrzebował pomocy, pomocy i był wykluczony. I, I ty? A ja byłem w, 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 świadkach. U, w świadkach. Później i miałeś z nim kontakt. Oczywiście, no, dzwoniłem do niego od czasu no, do czasu. I było fajnie. I było odbierał. Fajnie. I odbierał. Ale jak, a później... Jak ja był. byłem wykluczony, to już on nie dzwonił. A <laughs> to jest świetny... No widzisz, lepsze było od ciebie Marcin. Le o, lepiej, lepszy. Zasady zna, no, przez, lepszy zasady. A teraz, kurde... A, dobra, nieważne. No, pozdrawiamy, no. Pozdrawiamy, no. Ci, Pozdrawiam, no. mam nadzieję, że kiedyś to słyszysz i... No. Ale, to, ale to właśnie, to, to jest tak. Człowiek jest... No, no. no dobra, to jest system karczy. Coś chcemy dorzucić do tego? bo jeszcze mam cztery punkty. A która godzina? Wizę końca świata. No dwie godziny już ja zaraz. Mamy na zegarach godzina 56. No to cztery minuty, to jeszcze nie, nie ten. To, to dawajcie jeszcze jakieś śmieszne historie. Wizę końca świata. Znaczy ja mogę opowiedzieć historię z jestem? moim podejściem. Macie tutaj ewidentny przykład tego, że lubię kolorowe rzeczy. Na przykład kolorowe skarpetki. I odnośnie regulowania systemu ubioru i jak się wygląda. Czyli? Ubiór to Jedna z najbardziej osobistych rzeczy w tak, sensie... No bo z czym się kojarzą świadkowie jechowe. Oni, że zawsze w garniturach, ładnie, te czuszka czesani, ogoleni. T-shirt ogoleni. Spodniach. W moim przypadku było tak, ja, lubiłem, ja lubiłem zawsze Olo. jakieś takie pstrokate kolory, koszule takie. Ty Podresik yy, w palmy, to jest. Do, yy, no, to to jest tak, no, gdzieś to się odbija, no ale, ale wtedy wiesz, jakieś te, te koszule kolorowo, kolorowe skarpetki, yy, spodnie nieprasowane ale... w kant. Cza Czarek, nie, bo te skarpetki, ty tak mówisz. Ja tak Bo mówię. wiesz, co teraz słuchaj, no, no a co jest złego w kolorowych skarpetkach? Wytłumacz, że u Świadków Wiechowy pójście w garniturze i w kolorowych skarpetkach to było świętokradztwo. Nie, nie było to dobrze postrzegane, bo zwracali na to... <laughs> nie było to powiedz dobrze to, postrzegane. Po, powiedz to pełnym zdaniem, co nie było dobrze postrzegane. Patrzyli że na kolorowe jak? skarpetki. Patrzyli na ciebie jak? Gorzej. Nie, no zwrócili uwagę, o Czarek, Patrzyli kolorowe gorzej. skarpetki. I już tam podchodzi do mnie jakiś starszy i mówi, o... Tutaj tak niedwuznacznie, że no, nigdzie mi nie udowodni tego, że tak się nie powinno robić, ale, ale no, był to przejaw. Wiesz, ty tak. Wiesz, czego to był przejaw? Ducha, pokazujesz, ducha, pokazujesz ducha tutaj, buntowniczości. Tak. No to pokazałem ducha buntowniczości. Tak. Jak? No zapuszczałem lekki zarościk. Jak nosiłem te kolorowe skarpetki. Jak przestałem chodzić w spodniach garniturowych prasowanych na kant, że jak idziesz, to tną powietrze. Tylko to były zwykłe, normalne spodnie, rurki nawet obcisłe i kolorowa o, koszula deszczu, i bez marynarki. Białe spodnie. Nie mogli nic... Tak, jasne spodnie. Nie mogli mi nic zrobić, więc ja nie miałem wtedy żadnych przywilejów, czyli nie mogłem nic robić. Poma Rewelacja, kurde, byłem wolny. Posłuchajmy, posłuchajmy wolny? jeszcze raz tego, bo nie wiem, czy słyszeliście. Czarek był traktowany gorzej, bo nosił kolorowe skarpetki. Mimo, że teraz... Bo a to tylko. Y, są zebrania. Te trzy razy w tygodniu, każdy chodzi w garniturze i tak dalej. Kobiety w zach oczywiście za kolano, bo przed kolano to proszenie, Nie się, o, proszenie się o gwałt i dekolt bo i jak najlepiej. Jak masz zaopiętą y, no. sukienkę, to z tyłu brat może sobie obrzemyć o od tego, ale, tyłku, ale dobra, są no. kongresy. Czyli to są takie duże zebrania, które trwają cały dzień i jest taki jeden. W sensie, jak my byliśmy, to był jeden w ciągu roku na stadionie, nie wiem, na Legii, na, na Stomilu, na różnych takich wielkich, nie wiem, w spotku, wielkich halach i tam było po ile? No, po 3-4 tysiące ludzi. No, kilka I to były trzy dni, od 8 do 16. Tam była przerwa i to był ogólnie festiwal mody. W sensie, tam tak. każdy musiał się pokazać, bo przyjeżdżały osoby z różnych stron Województwa. Mm. No tam i można poznać tak, magazynę, czy faceta, tak, na czy cokolwiek. Tak. I kiedyś. <laughs> Te, tak jak Czarek mówi, te kolorowe skarpetki były, yy, były problemem. A teraz to kto mnosi jakąś to nosi jakąś muszkę, czy jakieś inne szelki, czy jakieś kolorowe skarpetki, to jest w ogóle, wiesz... Tak. I to się zaczęło od góry. To jakby ci starsi dopiero, jak już starsi zaczął nosić kolorowe skarpetki, to było... No dobra, a, jeszcze tak, jeszcze a propos historii. Pamiętam taką historię, że pewien młody chłopak... nie gadamy być... o kolorowych skarpetkach. No, tak było. Pewn... Wyobraźcie sobie, pewien młody chłopak postanowił przystąpić do świadków. on był w tym wychowywany, no i wziął chrzest. I miał, miał być udzielany z nim wywiad na takim dużym spotkaniu. Kongresie. Na kongresie. Nie został dopuszczony do tego. Wiecie z jakiego powodu? O, ale on cały zajarany tym był. I, i wiecie, wiecie no, przeżywał Bo, to, je, bo to jest, jak jesteś tam na, To jest... Wielkie wydarzenie. Wielkie Nie wydarzenie. był dopuszczony. Popłakał się, bo miał zbyt obcisłe spodnie. Wiecie co? Okej. Okay. Mija kilka tych punktów, przemówień takie te, tam, to, co są przedstawiane. Wychodzi na scenę Nadarzyn. człowiek, który ma obcisły garnitur slim fit. I on ma przemówienie główne jakieś ważne i jest widziane przez całą publikę. Jako przykład. Jako przykład, ten młody chłopak miał trochę zaciasne spodnie, trochę ten garnitur tak leżał na nim zbyt mocno, wspinająco i on nie został dopuszczony. Natomiast ktoś, jaka to jest hipokryzja, jak ja zobaczyłem to, mi się tak zrobiło już sz szkoda tego chłopaka, bo on to przeżywa, abstrahując A, od tak, tego, tak, że tak. to jest seka. <coughs> on był tym zajarany, nie mógł się doczekać, i, i to był jego dzień, i w ogóle wszystko fajnie. Kurde, nie, nie, bo wiesz co? Ta nogawka to ona ma taki krok. I krój. to też będzie, trzeba to zapisać na samym temacie, że tamte zasady są tak płynne, w zależności na przykład kogo znasz, czy tak, ci starsi tak. ciebie lubią, jak ciebie lubią, to będziesz miał przywileje w tym kraju. Szybciej. Jest kolesiostwo. Tak, Tam tak. tak. Kolej w jest, jest ostre, tak. w kol jest inaczej. ostre kolesiostwo, ale już dobiliśmy do dwóch godzin. Także... Więc, bo rozmawiamy o tym, jak to jest w świadkach. Natomiast, jak, co chciałem powiedzieć, że w kolejnym odcinku podciągniemy trochę temat, ale w tym odcinku skupimy się troszeczkę bardziej na tym, jak jest po. Bo to też dużo ciekawych przemyśleń i wniosków każdy Oczywiście, z nas tak, ma. Tak, no. I to są historie już, już jak, jak, jak byliśmy poza, co się wtedy działo i jakie, jakie w ogóle nasze przemyślenia były, wnioski. Myślę, że to też będzie bardzo ciekawe, więc zapraszamy was do y, kolejnego odcinka. Ale nie użyłem słowa, które chciałem użyć. No właśnie. <laughs> to my będziemy musieli powiedzieć o ukrywaniu pedofilii przez świadków ja w Oczywiście, odcinku, że tak. Bo to jest bardzo ważny temat, tak. zwłaszcza jeżeli jakiś świadek dotrwał do końca, oczywiście w głowie myśli, o, wyszli przekinają i w ogóle mówią Ta, o masturbacji, o biedni, bo to jest... Bo, i, bo nie, a, nie zabronili i patrzcie, skarpetek i, a, nosić. A, I jeszcze jacy biedni... No jak już nie jesteś tyle lat to po co o tym gadacie? Tak. Jak tak, już no. tyle lat, ale jad i tak dalej, ale bo wielkim problemem wśród świadków jest ukrywanie pedofili, za co świadkowie płacą milionowe odszkodowania i to też będzie będziemy rozmawiać jakby jak myślimy, jak ta organizacja dalej będzie wyglądała i to też będzie będzie o tym temat. Także zapraszamy wszystkich. Ja jeszcze mam jeden smaczek, <grym> no. ale nie powiem co to jest, więc zapraszamy do kolejnego odcinka za tydzień. Będziemy śpiewać pieśni. Na będzie ziemi lepiej. będzie lepiej. O. Będzie lepiej. Dziękujemy Wam bardzo za te wspólne dwie godziny udanego życia i mamy nadzieję, że w żadnej sekcie dzisiaj już nie będziecie. Tak. Bywajcie zdrowi. Cześć.